No cześć, W Słuchajcie, robimy tygodniówka I e, tygodniówka będzie od 23 do 29, jeżeli dobrze pamiętam, e, stycznia. No, patrzcie. No i tyle. I już po styczniu. I za chwilę będzie już luty. Miszki zacznę od koziorożca, bo ja nie wiem, do kiedy jest koziorożec. A w wedyjskim to koziorożec jest w ogóle jeszcze w lutym. Przez chyba dwa tygodnie. Także... Przyszła tygodniówka już na pewno będzie zaczęta od... W ogóle weekendówka też będzie już zaczęta od wodnika. Ale jeszcze dzisiaj zacznę od koziorożca, bo... Um, wy mnie w ogóle słyszycie? Kurde. Jeszcze dzisiaj zacznę od koziorożca, bo, um, bo nie wiem kiedy się kończy. No, po prostu nie wiem. Miśki, weźcie mnie, nie pytajcie. Kiedy, jaki znak jest i jakie są daty graniczne. Bo Wy czasami piszecie w komentarzach, jakim Wy jesteście znakiem, jeżeli urodziliście się wtedy i wtedy. Miśki astrolog jest od tego. No, nie Ewusia. Mm -mm. No, zupełnie nie Ewusia. Ja tak totalnie nie pamiętam żadnych dat granicznych. A tak samo ja mogę to wpisać w internet, jak i Wy możecie sobie wpisać w internet. Wiecie o co chodzi. Także bez sensu. Lepiej poprosić mądrego astrologa, który się zajmuje tym już długo i ma staż i się zna e, o jakieś tam nie wiem jak to się tam nazywa urodzeniowy horoskop czy coś takiego e, no dobrze kochani koziorożec koziorożcu liś no co tam no co tam pierwsza historia miłosna no dobrze. Druga historia miłosna. U i. Dobra. I historia zawodowa. No tutaj się chyba raczej nie za bardzo ma prawo coś stać. Ktoś Nie, to tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. Dobra. Kochani, miesiąc... Boże, miesiąc. Pff. O Jezu, miesiąc. Jezu, zapomniałam, że miesięczne muszę nagrać. Teraz zapomniałam, że miesięczne muszę nagrać. Nie wiem kiedy. Nie pytajcie mnie. Nie wiem kiedy będą. Bo ja w ogóle zupełnie nie zapomniałam, że muszę coś takiego zrobić. A może nie będę robić na lutę? Nie, mus musi być na lutę, bo przecież, że musi być. Dobra, dobra, dobra. Sorry, koziorożcu. Sorry, już wracam do Was. Ehm, tydzień decyzji. luby jakieś sprawy urzędowe. Prawne, urzędowe... Decyzje, yy, czy wybory między ludźmi? Być może, być może, nie zdziwiłabym się, ale to jest ta druga historia. Ta pierwsza historia miłosna to, kto wie, czy nie dla singli. Bo jeżeli wy w jakim związku się tak czujecie, kochani, wyobcowani, rozczarowani, osamotnieni, oj, to ja nie wiem, czy ten związek, nie wiem, czy ten związek. Yy, ma sens. Zresztą w drugiej historii mi pokazujecie, że się niektórzy zastanawiają bardzo poważnie, czy coś jeszcze ma sens. Ale w tej pierwszej historii jest pokazana blokada i jest pokazane rozczarowanie, albo brak kontaktu, albo brak początku nowego, brak rozpoczynania, yy, przepraszam, brak naprawiania związku, yy, brak powrotu czyjegoś do was. Ogólnie nie wiem, czy brak nadziei, ale tak jakby, tak jakby coś, czegoś nie było i yy, jest rozczarowanie z tym związane. I blokada, blokada. Jeżeli nie jesteście z nikim związani w poważnym związku, tylko jest to jakaś osoba dochodząca, czy coś takiego, to może być blokada jakaś z jednej ze stron. Wy ich, oni was, nie wiem, ale jakaś blokada. Dlaczego? Dlatego, że nie ma czegoś, nie daje wam ten ktoś czegoś albo wy im czegoś nie dajecie. Zamiast się przejmować, bo być może by się koziorożec, koziorożec mógł przejąć, to się po prostu już. Odciąć od tego, już podjąć decyzję i pójść w swoją stronę. I tyle. Jeżeli jesteście singlaczkiem, milaczkiem, który nie ma żadnych blokad od ludzi, nie ma żadnego rozczarowania, że ktoś nie przyjdzie, czy że ktoś nie wróci, tylko po prostu jesteście troszeczkę tacy w tym tygodniu osamotnieni, to jest pokazane, że musicie znać kierunek, czy wyznaczyć sobie kierunek i iść już w tym kierunku. Jeżeli kierunkiem są jakieś nowe związki, czy relacje, czy randkowanie, no wypadałoby gdzieś wyjść z domu, a nie sie siedzieć w domu na kanapie i czekać, aż przyjdzie zapuka do domu i poprosi o cukier. Mm -mm. No to wtedy nie. No to wtedy nie. Dobra. Także singlaczek, milaczek, niezadowolony, zabarykadowany w domu siedzi, a ma wyjść z domu i zacząć coś działać. Wyznacz sobie kierunek Idź w tym kierunku. Ale osoba, która ma coś dziwnego z inną osobą, w, którym jest, w czym jest bardzo osamotniona, jakieś blokady, jakieś niedopowiedzenia, brak nowego początku, brak powrotu, rozczarowania. I poczucie. Powiem szczerze, u niektórych nawet niskie poczucie własnej wartości. Nie mówię, że u koziorożca, być może u drugiej strony. Nie wiem, u, u kogo z was bardziej prawdopodobna, niskie poczucie własnej wartości. Nawet zastanawiam się, czy ktoś kogoś tak trochę. Nie że poniża, ale tak um, niedocenia. O, czy ktoś się nawet nie czuje taki niewidziany w związku, niedoceniony? Słuchajcie, albo gadamy z człowiekiem i kawa na ławy i na ostrzu noża i, i obieramy kierunek razem, albo już się jednak od tego, um, no, odcinamy. No, no tak. Druga historia miłosna. Ktoś się bardzo poważnie zastanawia, albo nad dwiema osobami, albo nad tym, czy zostać w związku, czy się rozwodzić, albo czy się rozstawać, albo czy. No, może jakaś inna decyzja, czy kupować dom, czy się przeprowadzać, czy zamieszkać razem, to może być jakakolwiek decyzja, i to mogłaby dla niektórych z Was być wspólna decyzja. Może tak być, ale ni cholery nie wiecie, co zrobić. Bardzo poważnie coś rozważacie, ale nie wiecie, co zrobić. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteście pewni, czy coś co jest inne niż to, co jest teraz, jest dla Was dobre. Nie jesteście pewni, ale czy ja tego chcę? Albo czy to, w czym jesteście, jest jeszcze dla Was dobre? Czy ja jeszcze chcę być w tej sytuacji? Czy ja jeszcze chcę tego związku? Czy ja chcę y, kupić ten dom? Czy ten dom na pewno jest dla mnie dobry? Nie, cokolwiek by to nie było, jakaś decyzja. Niektórzy z Was mają konszachty z jakimiś urzędami. Możecie wy dwójkę mieć konszachty, oczywiście, że tak, ale konszachty z urzędami, czy jakieś prawne konszachty, to mogą być sprawy Rozwodowe. No, mogą, no Jezusicku, no co. No, nie mogą, no mogą, no. Ale e, jakieś ważne decyzje i niektórzy nawet, y, no to tak ledwo, ledwo, ale powiem. E, jeżeli nie jesteście w poważnym związku, ale macie jakąś osobę, z którą się pokłóciliście, to nie, do niektórych z was nawet mogłaby przyjść jakaś osoba przepraszać, albo wy pójdziecie do nich przepraszać. Przeprosiny. Nie zostaną od razu przyjęte. Yy, ktoś się będzie zastanawiał, przyjąć te przeprosiny, czy nie przyjmować. No i ktoś nie wie, przyjąć, czy nie przyjmować. Ja wam powiem tak, rada jest taka: nie ignoruj własnych obaw. Taka jest rada. Nie ignoruj własnych obaw. Macie obawę co do tego nowego domu, który być może byście kupili? Macie obawę co do pomysłu zamieszkajmy razem? Macie obawę. Co do tego, czy związek, relacja ma jeszcze sens, albo czy warto się rozwodzić, macie obawę? Obawiacie się czegoś? Macie jakiekolwiek negatywne myśli w sensie, jak to zrobię, to może się coś niedobrego wydarzyć? Nie ignoruj swoich obaw. Może Wam coś intuicja podpowiadać. Być może nie ma takiej potrzeby, żeby w tym tygodniu to zdecydować. Jeżeli są obawy, jeżeli jesteście niepewni, i niektórzy nawet trochę niewyspani lub przestraszeni albo jedno i drugie, w sensie lęku. Yy, słuchajcie, jeżeli możecie tę decyzję odłożyć, to odłożyć to. Może w przyszłym tygodniu będzie lepsza energia do tego, żeby to ogarnąć. Może przynajmniej na parę dni to odłożyć. A może na cały miesiąc. Nie wiem, ale być może trzeba będzie odłożyć. Nie ignoruj swoich obaw. No. Być może będziecie kogoś rozliczać z czegoś z jakiejś przeszłości, z czegoś, co ktoś zrobił. Rozliczać. Nie ignoruj swoich obaw. Pamiętajcie, dobra. Praca. Niektórzy zamiast pracować coś robią z dzieckiem. I z tego, co pisaliście mi, bodajże w zeszłym tygodniu, to mówiliście, że już się te ferie rzeczywiście zaczynają w Polsce. No więc to może mieć coś wspólnego z tym. Ale tu się nic z tego nie dzieje. Tu jest bardzo dobrze. Jeżeli musicie pracować, a dziecko jest pod czyjąś opieką, to dziecko jest chronione. Jest silna osoba przy dziecku. Tu się nic nie dzieje. Dziecko jest zadowolone, i jakaś silna osoba, lub taka opiekuńcza, wartościowa osoba byłaby wtedy przy dziecku. Kochani. Ale jeżeli nie, jeżeli nie takie rzeczy, to być może wy macie ogólnie pokazaną siłę i kreatywność. To są bardzo dobre karty, ale być może to ta karta dziecka oznacza jakiegoś stażystę, młodą osobę, nową osobę, dużą młodszą osobę, nie wiem, coś takiego w waszej pracy. No chyba, że pracujecie z dziećmi lub ze studentami, no to wtedy może taką osobę oznaczać. Ale ta osoba. Ja właśnie nie wiem, czy wam czy was prosi o pomoc, czy wy. Ich, że tak powiem, brzydko wykorzystujecie do. No nie, że wykorzystujecie, tylko w sensie, że oni wam w czymś pomogą, no to na takiej zasadzie. Ale to wszystko jest ok. I jest pokazane, żebyście nie trzymali się czegoś kurczowo, żebyście coś wypuścili z rąk. Jeżeli macie pomysły, żeby coś komuś kupić lub nawet sobie, yy, to nie trzymajcie się zbyt kurczowo pieniędzy, tylko wydajcie te pieniądze. Nie wiem na co, ale jeżeli w tym tygodniu jest taka myśl, czy mam wydać te pieniądze, czy mam nie wydawać, jest pokazane, nie trzymaj się tego kurczowo. Żebyście nie poskąpili, chociażby nawet dziecku, które na przykład o coś prosi. Wypuść te pieniądze, jest pokazane, także spokojnie. Nie trzymaj się czegoś kurczowo. Mogą być jakieś nowe propozycje, mogą być jakieś miłe słowa od jakichś ludzi. Ogólnie czujecie się silnie, jesteście kreatywni, nic się Wam tu nie dzieje. Nie to takie typowe dla koziorożca karty. Zadowoleni, pewni siebie. I kreatywnie w pracy. I małe przyjemności również są możliwe dla tych, którzy nie mają tej historii z dzieckiem, lub z jakąś młodszą osobą w pracy, lub z jakimś starzystą. To jakieś małe przyjemności, jakieś miłe słowa, docenianie kogoś. Bardzo miłe, bardzo dobre. No. Nawet jakieś takie małe sukcesy, czy coś takiego. Fajne, fajne. Słuchajcie, to może być nawet taka pierdoła za przeproszeniem, że ktoś przyniesie placek do pracy i wszyscy się będą cieszyć. i będziecie pić kawkę, czy herbatkę i jeść placka na przykład. No niby nic, a cieszy. No wiecie o co? Ehm, dobra, kochani. To był koziorożec teraz. Wodniczek. No co tam? No co tam u? Wodnika. No. U. Uh. Ciekawe. I praca. P, praca. Dobra. Sorki, miśku, musiałam sobie wodę przynieść, ale już lecimy. <laughs> dobra. Pierwsza historia miłosna. No i to jest dziwne. Jest pokazana. Słuchajcie, um, je... dobra. To będzie do nikogo. To będzie dosłownie do jednej osoby, ale ja to muszę powiedzieć bardzo szybko, bo być może ta jedna osoba tego słucha i to jest ważna informacja. Jeżeli macie do czynienia z jakąś osobą, która jest unieruchomiona, lub. Ym, tylko właśnie nie wiem, czy dlatego, że coś złamała, czy dlatego, że zachorowała, czy dlatego. na jakiegoś tam nie wiem na co. A czy to jest na przykład coś neurologicznego, ym, no to tego nie wiem. Ale jest pokazane tak, jakby ktoś. Leżał i nie za bardzo mógł się ruszać, albo nie za bardzo miał możliwości. Ja teraz mówię o, dosłownie o jakimś fizycznym czymś tam, z ciałem, coś nie tak. I, I ja mówię teraz tylko do tych, którzy wiedzą o takiej sytuacji, bo ta sytuacja już by trwała. To nie jest coś, co się wydarza. To nie jest coś, co się wydarzyło w. W tym tygodniu, tylko to jest coś, co już musiałoby trwać. Dlaczego? Dlatego, że tu jest pokazane, że ktoś leży i nic nie robi, bo uważa, że nie da rady, a rada jest taka, żeby nad czymś pracować. I wiecie, z czym się to skarżyło? Z fizjoterapią. No? A tutaj osoba mogłaby być zrezygnowana, nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady, a jakby zaczęła pracować, jakaś rehabilitacja, jakaś fizjoterapia czy coś takiego? To okazałoby się, że bardzo, bardzo szybko by był progres. A być może osoba myśli, że już tutaj nie będzie progresu, a byłby progres. Dlatego mówię: to jest bardzo ważna informacja dla jakiejś osoby, która może być zrezygnowana, że ja nie mówię, że to jesteście wy wodniki. Wy możecie znać tą osobę, więc należy jej powiedzieć, że tutaj trzeba nad tym pracować. Tylko tyle mówię. Dobra, wracamy do głównego jakiegoś tam przekaziku. Kochani. No więc tak, mamy pokazaną jakąś klatkę i mamy pokazaną pauzę. Ktoś nie będzie decydował. Nie będzie decydował, bo nie wie za bardzo, w którą stronę ma iść. Ma związane ręce. I dlatego się w tym tygodniu musi zastanowić. Czy będziecie się zastanawiać, nad czymś związanym ze związkiem, czy nad czymś nie wiem, zupełnie innym, ale co wpływa na wasz związek, no to tego nie wiem, bo to o was zależy. Nie? Ale równie dobrze. Wy możecie mieć konszachtę z jakąś osobą, która się na przykład zastanawia nad tym, czy być z wami, czy być z kimś innym. I na przykład robi sobie tutaj pauzę w tym tygodniu od was, dlatego że musi przemyśleć pewne sprawy, bo nie wie, jaką decyzję ma podjąć. Słuchajcie, wy macie. Ja nie wiem, kim wy jesteście w tym scenariuszu. Czy wy jesteście tą osobą w klatce, która nie umie nic zdecydować? Czy wy jesteście osobą, która czeka na decyzję tej osoby, która jest w klatce? Bo jeżeli wy. Zresztą nie ma znaczenia. Jeżeli jesteście wy w klatce, to macie wy z klatki i zdecydować i zacząć y, robić coś we włas z własnym życiem, a jeżeli y, wy czekacie na czyjąś decyzję, to dokładnie to samo macie zrobić. Nie czekać na decyzję człowieka, czyli nie siedzieć w klatce, niejako, dlatego że jeżeli oni siedzą w klatce i nie decydują, to wy też siedzicie z nimi w tej klatce. Być może w jakiejś mniejszej klatce innej, bo oni siedzą z żoną w klatce, a wy siedzicie w jakiejś klatce, do której oni czasem wpadają w weekendy, na przykład. No ja tam nie wiem, ale yy, tak czy siak jesteście też unieruchomieni wtedy. Dlatego, że oni nie decydują i wy czekacie, i nie wiadomo, żadnego kroku nie robicie. A wy macie pokazane, że wy macie iść w jakąś stronę, jakiś progres, jakiś rozwój, odebrać jakąś lekcję, czegoś się nauczyć, ale rozwój, progres macie robić. No, wy nie macie siedzieć w klatce. Tyle. Kochani, jeżeli się ktoś z czegoś leczy i jest pokazane, nie wiem z czego, może z zerwania, a może związek leczycie, ale jest pokazane, że z czegoś się ktoś leczy, to leczenie rzeczywiście jest pokazane, że tutaj następuje w jakiś taki spokojny, bardzo powolny sposób, ale rada jest taka, żeby coś zacząć ustalać, budować i żeby robić jakiś ruch do przodu i jakiś właśnie progres. Taka jest rada na tą sytuację. Także, kochani, pewnie bym za długo się nie zastanawiała nad tym, co tu zrobić. Niektórzy, mają, niektórzy się zastanawiają nad budową domu, nad kupnem domu lub, lub nad jakąś inwestycją. A jest pokazane, że to jest całkiem dobry pomysł budowa domu całkiem dobry pomysł albo jakaś inwestycja. Zastanówcie się nad tym. Jeżeli ktoś się leczy po zerwaniu, jest pokazane, żeby pracować nad sobą i ważne nie popełniać więcej tego samego błędu. To jest lekcja. Czasami się ludzie mnie pytają, dlaczego mi się to przytrafiło, dlaczego ja, dlaczego dałam się nabrać, dlaczego coś tam, dlatego, że to jest jakaś lekcja. Trzeba było się, no ja wiem, jak to brzmi, tak, tak, wyświetlana lekcja, lekcja karma, bla, 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 ale tak jest. No co ja poradzę, że tak jest? Na no, rany Bościu, nam się rzeczy przytrafiają po to, żeby nam nas czegoś nauczyć, po to, żeby nam pokazać, patrz, tego jeszcze nie wiesz, patrz, z tym się jeszcze nie spotkałeś. Patrz, z tym się spotkałeś już milion razy, ale do tej pory się jeszcze nie nauczyłeś, czy nie nauczyłaś, jak się z tym radzić. No to masz milion pierwszy raz. No to pokaż, umiesz sobie z tym poradzić już teraz? Wiecie o co chodzi? Odebranie jakiejś lekcji. Dobra. Historia druga. Historia druga, słuchajcie, wy możecie być singlem, ale wy możecie być w relacji, nie wiem, ale jest pokazane, że ktoś wraca lub nie odchodzi. Wraca, jeżeli jesteście singlem, no to przyłazi. Dlaczego? Bo karma, bo coś jest niezakończone. Jeżeli jesteście w związku, w relacji, to jest pokazane, że jeżeli myśleliście, że się rozstaniecie, to się chwilowo poprawia Wasza sytuacja w tym związku i dlatego się nie będziecie rozstawać. A tymczasem rada, nie ignoruj własnych obaw. Kto miał taką radę przed chwilą? Koziorożec. Nie pamiętam na co. Też chyba na związki miał kozioroże, coś takiego, nie ignoruj własnych obaw. Słuchajcie, jeżeli wraca ktoś, jeżeli to jest wracać, jeżeli to jest ktoś, kto już kiedyś poszedł i teraz przychodzi z powrotem, albo Wam nie daje odejść, wiecie jakie to jest, to ja mówiłam o tych iluzjach w Misiu, którymś tam niedawno, że, um, że wie, się mnie pytacie, ale to co ja mam zrobić, jak on mi nie pozwala odejść? I ja zawsze się wtedy Was pytam, ale to co z Tobą robi? Zamyka Cię w klatce, i każe Ci tu siedzieć i Ty nie masz wolnej woli? Co to znaczy, że on lub ona nie pozwala mi odejść? To nic nie znaczy innego niż to, że Wy nie chcecie odejść. Tyle. Ja to mówiłam w filmiku o iluzjach. Mówiłam. No, te misie są po coś, po coś. No, nie po to, żeby potem ojceć, że są takie, a nie inne przekazy, tylko po to, żeby, kurde, coś posłuchać i zrobić inaczej. No, miśki, Jezusicku, no. nie, Jezu, no. Nie ignoruj swoich obaw, jeżeli to jest wracacz. Jeżeli się na chwilę tylko poprawiło, a było źle, już mieliście się rozstawać, no to nie ignoruj swoich obaw. Wiecie co? Gdzieś mam nadzieję, że to jest do nikogo, ale nawet komuś o waszą kasę chodzi, albo ogólnie o wspólną kasę, i dlatego nie odchodzi. O pieniądze komuś chodzi. No, nie ignoruj swoich obaw. Tak to jest pokazane. Aiaiaiaia! Praca, kani! Ja nie wiem, co się tutaj dzieje, ale jest pokazane, że ktoś gdzieś miał jechać i nie pojedzie, albo musi jechać, a nie chce. Albo zmieni datę wyjazdu lub kierunek wyjazdu, albo miał jechać autem, a pojedzie pociągiem, coś inaczej. Albo coś, że nie będzie na przykład tego wyjazdu, albo że coś będzie inaczej. Ale wy wychodzicie na prostą. Cokolwiek by się tu nie wydarzyło, nawet jeżeli to, słuchajcie, bo jeżeli to nie jest podróż i samochód, to jeszcze by to mogło być. Um, do Jezu, muszę. Widzicie, włażą mi te myśli do głowy. Zamiast podróży naziemnej, mogłoby być e, gdzieś tam jakieś fiurganie. No to tylko tyle mówię. Ale e, jeżeli to nie jest podróż, samochód, czy tam jakieś, e, jakieś przemieszczanie się. To ewentualnie brak rozwoju, brak progresu, jeżeli chodzi o jakiś projekt, ale co by to nie było? Czy podróże, czy zmiany jakieś w podróżach, czy w terminach, czy jakaś niechciana podróż, albo nieudana podróż, albo przymusowa podróż, albo zmiana coś a propos podróże. Co by to nie było? Nic się wam nie dzieje, nic się wam nie stanie. Tu. Proszę, stabilizacja, praca. Jeżeli komuś się wydawało, że coś mu nie wyjdzie, że coś się mu nie rozwinie, że coś się mu zepsuje, nawet jeżeli na początku tygodnia tak się wydaje, to wy potem wychodzicie na prosto. Jesteście pokazani w takiej bardzo stabilnej, dobrej zawodowej energii. Bardzo dobra. Jeżeli potrzebujecie pomocy, poproście o pomoc. Jeżeli ktoś potrzebuje waszej pomocy, pomóżcie. Jeżeli potrzebujecie usłyszeć miłe słowo, albo ktoś potrzebuje. Usłyszeć miłe słowo od Was? Robimy, robimy. Jeżeli będą jakieś propozycje miłe, zastanowić się poważnie nad przyjęciem miłej propozycji. To nie jest jakieś Bóg wieco. To nie jest Bóg wieco, to jakaś mała propozycja albo prośba. No. Albo prośba. Może też być tak. Dla tych, co mają pracę, to jest dobra energia. Dla tych, co pracy nie mają, słuchajcie, no to może znajdziecie ale przynajmniej szukajcie. No, ja nie wiem, czy szukacie. Jeżeli nie szukacie, to to może nie być dla Was. Jeżeli szukacie, to kto wie, czy nie znajdziecie, bo tutaj jest karta zawodowa, karta pracy. No. Karta pracy. I pamiętajcie, rada jest taka, żeby poprosić, więc to też może być taka rada, żeby się gdzieś do kogoś odezwać. Poprosić o pomoc dla tych na przykład, co nie mają pracy. Może ktoś by Wam... Nie chcę powiedzieć, że załatwił pracę, ale jakoś pomógł. Nakierował was, gdzie szukać pracy. Teraz mówię do tych, co pracy nie mają, dobra? Ehm, jeżeli jesteście matką, która się zastanawia, czy jechać z dzieckiem, czy iść do pracy w tym tygodniu, nie wiem, gdzie jechać z dzieckiem, jeżeli to było wasze pytanie. No skąd mam wiedzieć? Jechać z dzieckiem. Tyle. No, krótka piłka. No, Jezu, pytaliście, no to wam mówię. Znaczy, nie pytaliście, ale wam i tak mówię. Miszki, dobra leczmy, lećmy, lećmy. Wodni czuliś rybeniki. No rybeczki, co tam, co tam, co tam. Roman z pracy? Serio? Poważnie? Chcemy? Lubimy? Tak? Pod biurkiem, na biurku, gdzie? Kurna. No dobra. Jeżeli macie związek, to być może będzie. Uuu. Yy, dobra, jeżeli macie związek, relację i będzie propozycja współpracy, nie wiem jakiej, jakiś razem, coś, współpraca, być może praca razem, własny biznes razem, w sensie we dwójkę, a być może współpraca w sensie naprawiania czegoś, budowania, naprawiania związku, relacji. Robić. To robić. Mm -hmm. Ale, więc jeżeli to jest... Propozycja lub takie działanie z pasją w sensie, nie w sensie, tylko w kierunku wspólnej pracy nad czymś robić. Dobry pomysł, ale jeżeli to jest romans w pracy, to ja mam pokazane, że raczej zajęła, zajęłabym się pracą. Ja mam pokazane, że w pracy zaję, zajmij się, ja, ja wiem, że to nie ma być na pracę, ale ojeju. Gdzieś jest jakaś rybeńka, która z jakimś swoim człowiekiem coś chce współpracować i to jest dobry pomysł. Tyle w temacie. Ale również jest gdzieś rybeńka, która romansować by chciała w pracy, wtedy jest pokazane, że lepiej w pracy zająć się pracą. Tyle, tyle. Bo ja mam pokazane, że praca, współpraca, tak. Dlatego, jeżeli to się dzieje w jakimś związku, ta współpraca i praca, to tak. Ale jeżeli w pracy jest romans. To wtedy jest pokazane raczej monety w pracy niż buławy. No tyle, no krótka piłka, no rany boskie. Ale ogólnie to nie są złe karty, dlatego ja powiem szczerze, ja tak walnęłam na początku, że romans z pracy, ale może to nie jest to. Może to nie jest żaden romans z pracy. Może to rzeczywiście są jakieś dobre pomysły, budowanie czegoś razem, skupienie się na sobie nawzajem. Skupienie na wspólnym projekcie. Wiecie, jaki wy możecie mieć projekt. Um, dekorujecie dom, budujecie dom. Um, nie wiem, co tam robicie. Planujecie zamieszkanie razem. Planujecie ślub, cokolwiek, ale coś razem, nad czymś pracujecie, nad jakimś projektem. Dobrze to jest pokazane. Robić. Mhm. Dobrze. To jest dobrze pokazane. No. Bardzo dobrze patrzcie. Bardzo dobrze to jest pokazane. No. Drugi przekaz. Także ten prze pierwszy przekaz dla rybek jest ok. Także nie, już się nie czepiam, że ktoś tam coś w pracy robi, bo ja myślę, że to nawet nie o to chodzi. Um, drugi przekaz. No, no nie, to jednak. Rybki, jeżeli znacie jakiegoś strzelca, posłuchajcie, ja mam trzy karty strzelca. Wszystkie trzy tarotowe karty, które oznaczają Strzelca, są tutaj. A w sumie kart na stole w tej chwili jest pięć. To trzy z nich to są karty Strzelca. Co to kurna jest? Co to w ogóle ma być? To ja nie wiem. Mm -mm. Nie wiem. To są bardzo silne karty Strzelca. Wieści od Strzelca. Romanse. Powroty. Ha. Huh. Ja nie wiem, czy to. Ja nie wiem, czy to jest dobre. Zaraz zobaczymy, jaka jest rada na to. Mam niestety pewną wątpliwość. Czy to na pewno jest dobry pomysł, ale wieści są, nie? Mm -mm. Dobra, nie musi być strzelec, słuchajcie. Może być były była. To będzie raczej osoba, którą znacie. To będzie raczej osoba, którą znacie. Jest pokazane, że to, jeżeli to, to może być strzelec, i wtedy po prostu mówimy o strzelcu, ale to nie musi być strzelec, to może być ktoś z przeszłości. Jakaś osoba wracająca, jakaś osoba, która odzywa się i wam się mogłoby wydawać, że się chce pojednać, ale to nie jest prawdziwe pojednanie. Dlatego miałam wątpliwości, bo to nie jest prawdziwe pojednanie. Nawet jakby jakieś przeprosiny tutaj wchodziły w grę, to te przeprosiny są nieszczere albo w ogóle ich, albo, albo ich nie ma, no właśnie, albo ich w ogóle nie ma. Ale jest kontakt od tej osoby. No nie, no Wy macie pokazane, no nie odpisuj, nie kontaktuj się, nie rozmawiaj, nie spotykaj się. Ta osoba mogłaby się chcieć z Wami spotkać, to jest pokazane, żeby się nie spotykać. No miszki, no niestety, no tak to wychodzi. Jeżeli Wy macie jakieś dziwne dziabdziaństwo, które się po jakimś czasie do Was odzywa, już nieważne jaki znak zodiaku, to Wy będziecie wiedzieli, że to jest to, o czym ja mówię. A jeżeli myślicie, że macie coś fajnego, co się do Was odzywa i że to absolutnie, że nigdy Was nie zra... Słuchajcie, pamiętajcie, że ja mówię o jakimś wracaczu. Ja mówię o kimś z Waszej przeszłości. Więc ta osoba już z Wami miała jakiś kontakt, więc już jakieś wrażenie na Was wywarła. To nie jest tak, że przychodzi nowiusienkie i wow... Nie wiem, co mam zrobić, bo nie wiem, czy to jest to dziabdziaństwo, o którym Ewa mówiła, czy to jest jakiś nowy wow. No to, no to nie jest to nowe. To jest coś, co wy już wiecie, z czym się je, z czym się wiąże, wiecie o co chodzi. Nie ga ani nawet z tym czymś nie gadaj i nie spotykaj się. Mm -mm. Jeżeli jesteście singlem, to może przyjść jakieś nowe zainteresowanie do Was w tym tygodniu, i jeżeli przyjdzie i nie będzie to w pracy, bo jeżeli będzie w pracy, to jest trochę to podejrzane. A zresztą zaraz zobaczymy karty na pracę. Ale jeżeli by przyszło i rzeczywiście chciałoby z Wami coś budować, a może już przyszło, to jest pokazane, żeby się otworzyć na nową relację. To mówię do Singli. Praca. O, pieniądze idą do rybeczek. No, pieniądze idą do rybeczek. I romans, kurde. Oferta romansu. Uuu, dobra. Rybki. Jeżeli Wami się ktoś zainteresuje w pracę, od razu mówię, ta osoba czegoś od Was chce. Zwłaszcza słuchają mnie wszystkie ryby, które są, mają jakąś pozycję i jakieś coś do powiedzenia w miejscu pracy. Jeżeli wiecie, że osoba, która będzie do Was jakieś oczko puszczać, czy jakieś podrywy, czy jakieś flirciki, jeżeli wiecie, że ta osoba mogłaby coś zyskać na yy, może nie tyle romansie, ale na dobrej relacji z Wami, no to od razu wiemy, że liże. Dobra, to jest wulgarne, no że dupolizek jest, no to chciałam powiedzieć. Że dupolizek jest właśnie dlatego, że chce coś uzyskać. To nie jest szczere. Ja, widzicie, od razu wyszło, żeby w pracy nie romansować. W hmm? pracy nie, ale być może przyjdą pieniądze i tego się trzymajmy. Nic więcej nie mówmy. Niektórym się troszeczkę nie chce pracować. Niektórzy będą troszeczkę sfrustrowani pracą. Albo czy zmęczeni? Może zmęczeni, może zmęczeni. Tak jakby troszkę mniejsza energia u jakiejś jednej być może osoby z znaku rybeczek była. Wystrzegać się, u, wystrzegać się po pierwsze jakiegoś lowelasa, po drugie jakiegoś egocentryka, czyli tego samego czekam. Em, egocentryka, narcyzika, kusiciela. W pracy macie, wystrzegać się kusiciela. Może was również ktoś chcieć przekupić, czyli z drugiej strony byśmy płaczyli. Nie, że was podrywa, żeby coś dostać od was, tylko wam coś daje, żeby coś dostać od was. Wiecie o co chodzi? Żeby dostać to drugie. Daje wam coś, podwyżkę albo jakąś posadę, bo tak naprawdę chce z wami coś. coś tam, coś tam. No, no to nie. Uważajcie, żebyście nie wleźli w tego diabła. To będzie kuszące, ale to nie jest dobry kierunek, to nie jest dobry pomysł. Zignorować. Nie, nie, nie. Rybeczki, ogólnie czytanie jest ciekawe. Jest dużo ostrzeżeń, pieniądze mogą być, budowanie czegoś razem może być em, w relacjach, w związkach. Na wracacza uważamy, na strzelca niestety również uważamy. Na romansistę zawodowego, czy czekajcie, biurowy romansista, na biurowego romansistę również uważamy. Tak. Uważamy. No dobrze. Kochani, to były rybeńki, teraz baranek. Baranku, baranku. Ba... Yy. 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 Co to jest? O, Jezusicko. Serio? No i co wam mam powiedzieć? No i co wam mam? Kurna powiedzieć. Znaczy, ja się wam trochę nie dziwię, że się wam to podoba, ale. A, dobra, obie karty chcą wyjść, to bierzemy. Ja się wam nie dziwię, że się wam to podoba, tylko że no. Trzeba też troszeczkę głowę. E, ten. Użyć głowy. O, że tak powiem. Karta, karty na pracę. Co tak się wszyscy dziećmi zajmują? Poważnie już macie te ferie, to ta już, już tak pełną gębą już te ferie są. Wszyscy się dziećmi zajmują. Bez wyrzutów sumienia, bez żadnego tam jakiegoś czegoś tam, czegoś tam. Baranki wy macie ciekawe czytanie. To nie są jakieś złe karty. To nie o to chodzi, że. Em, że to, że to jest coś, co wam się nie spodoba. Właśnie, to wprost przeciwnie. To jest coś, co wam się tak bardzo może spodobać, że zaprzepaścicie coś innego. To, co moglibyście zaprzepaścić dla tego króla Buław, albo wy jesteście, Baranki, królem Buław przepięknym, który kusi babę, to, co moglibyście zaprzepaścić, to jest albo związek stały, poważny, który macie teraz, dla króla Buław zaprzepaścić. Albo praca. Mm -hmm. Praca, tak. Wiecie, jak się zaprzepaszcza pracę dla, yy, dla lovelasa? Znaczy to nie jest taki lovelas, to jest straszny seksiarz. Wiecie, jak się zaprzepaszcza pracę? Yy, na przykład się nie idzie do pracy, albo się zapomina, yy, co się robi w pracy, bo się cały czas myśli o tym, co się będzie wieczorem robiło z królem buław. No. Kochani, ten król buław jest cholernie, cholernie ognisty i cholernie się wam podoba. Nie będziemy zaprzeczać. Chłopaki, jeżeli tego słuchacie, wy się komuś tak cholernie podobacie, że normalnie masakra. Baba ma sieczkę w głowie. Nie robić babie sieczki. Albo chcecie być z babą, albo nie chcecie być z babą. Tyle. Jeżeli chcecie być z babą i wyobrażacie sobie, jakie życie z nią, to idziemy w stronę baby. Jeżeli się chcecie pobawić, możecie nadal iść w stronę baby, tylko proszę jej to powiedzieć. Proszę mieć na tyle kurde jaj, żeby iść do bawy i powiedzieć: słuchaj, laska, ja nie chcę żadnego związku, zajesz się z tego sprawę. Ja tylko romans, tylko romans. Ale mówię ci wprost, żebyś po potem nie płakała. Jeżeli ona powie: o super, pewnie, chodźmy, chodźmy do romansu, na swoją odpowiedzialność to robi. Wy już tutaj, no. Robicie, co, zrobicie co będziecie chcieli. Jest pokazane, rozdroże w tym tygodniu. Więc ktoś będzie musiał wybrać. I to, co ktoś powinien wybrać, to jest stabilizacja. Stabilny związek albo praca, bezpieczeństwo. Stabilizacja, bezpieczeństwo. Jeżeli ten król buław i to rozdroże to jest jakiś kochanek, no to wybrać męża. Jeżeli wy jesteście czyimś kochankiem lub chcielibyście być, a macie żonę, no to na razie wybrać żonę. Dlaczego nie? Nie dlatego, że ja wam mówię, że wy musicie zawsze wybrać małżeństwo, tylko dlatego, że na razie, na dzień dzisiejszy się rozwodzić nie zamierzacie. Jak się będziecie chcieli rozwodzić, to sobie pójdziecie romansować. To jest proste. Ale dopóki nie podejmujecie decyzji o rozwodu, o rozwodu, o rozwodzie, to nie romansować z człowiekiem. Tyle, krótka, kurna piłka. Podobnie, jeżeli jesteście singlaczkiem, milaczkiem, facet przychodzi i wam zabiera pół życia albo całe. Znaczy, człowiek przychodzi, bo m, może przyjść kobicina. E, tylko, że wtedy facet zabiera, wtedy. To wy chłopaki zabieracie jej pół życia, bo to jest pokazane, że to facet powoduje em, bardzo dużą taką burzę tutaj, taką, taki, takie zamieszanie energetyczne. No, jeżeli są dwie kobiety. To ta z kobiet, która ma silniejszą energię, bardziej taką napastliwą seksualnie, to o niej wtedy mówimy. W każdym razie, rozdroże jest i się ktoś będzie bardzo poważnie zastanawiał, co ma dalej zrobić. Niektórzy się zastanawiają nad tym, czy wyjść z innego związku. To, co należy zrobić, ma prowadzić do stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Tylko tyle mówię, nic więcej nie mówię. Dobra, MiŚki, drugi przekaz. I będzie krótki, bo jest nudny. Nic tu nie ma. Niezakończona historia. Co to znaczy, jak my mamy dwie karty niezakończonej historii, to znaczy, że albo jesteśmy w jakiejś relacji, która się naprawdę już dawno powinna skończyć, a my tego cały czas nie kończymy, i co się za tak, cały czas tak w kółko, w kółko, w kółko, czy to jest mąż żona, czy to jest jakiś wracacz, co by to nie było, ale w kółko, w kółko, tak czy to wraca, odchodzi, wraca odchodzi, albo siedzi cały czas i nie możemy skończyć, i nie możemy skończyć, i nie możemy. I tak to wygląda. Otwórz oczy wyjdź z iluzji. A czy ja miałam jeszcze jakąś drugą historię tu powiedzieć przy tym? Nie, nasza znaczy druga historia to tylko to, chciałam powiedzieć, że wy możecie być singlem, do którego cały czas wraca jakaś przeszłość. Ale to właściwie już powiedziałam w pierwszej historii, bo to jest to takie właśnie kółko takie, że przyłazi ciągle ta sama historia. I to nawet słuchajcie może być innej osobie, ale ciągle ta sama historia dlaczego? Bo jest nieprzerobione i nieodcięte w całości. Coś jeżeli się z wami komunikuje osoba przez internet, która mieszka za granicą, uważajcie, bo może kłamać. Uważajcie, bo to może być oszust. Zobacz prawdę, wyjdź z iluzji. Tyle. Tyle. Krótka piłka. Dobra. Niektórzy siedzą z dzieckiem w domu, albo nie w domu, ale z dzieckiem. I dlatego nie pracujecie, ale macie czas na uspokojenie, ale nie wiem czego dokładnie, może na wyzdrowienie, może na uspokojenie się, może na odpoczynek, na wyjście z jakiegoś trudu. Być może chodzi o odpoczynek. I w tym czasie, kiedy byście siedzieli z dzieckiem, jeżeli nie idziecie do pracy i mielibyście czas na odpoczynek, to jest pokazane, żebyście planowali nowy ruch, albo szukali nowej pracy, albo szukali nowej pracy, ci którzy nie chcą zostać w tamtej starej. U. Wy możecie być matką małego dziecka które niedługo pójdzie do przedszkola albo nie wiem gdzie tam się chodzi. Do szkoły, do przedszkola. Um, I być może chciałybyście iść do pracy. Dobry pomysł, poszukaj pracy. Więc albo macie poszukać pracy i rzeczywiście się tym zająć, albo macie zaplanować jakieś um, ja, jakiś, jakąś nową drogę, jakiś kolejny ruch, jakiś, um, jak się nazywa? Kurde, e, o Jezu, słowo mi wyszło z głowy. Projekt, projekt, budowę projektu, zaplan jakieś zaplanowanie, żeby było zaplanowane, i żeby to można było po powrocie do pracy od razu zacząć robić. No. Niektórzy z was mają jakąś miłą szefową, albo jesteście miłą szefową. To może być też matka lub teściowa, jeżeli taka osoba u was w pracy jest, bo na przykład interes rodzinny jest, to te, te wtedy może być e, matka lub teściowa starsza osoba, albo osoba rangą starsza, w sensie jakiś szef, albo wy jesteście szefem. Ale to chodzi o kobietę raczej. To raczej chodzi o kobietę. Ta osoba jest pokazana jako wychodząca ze zmartwień, a wy macie pokazane, więc być może to jesteście wy, też byście wychodzili ze zmartwień wtedy, a wy macie pokazane, że macie zaplanować kolejny ruch. Nie wiem, jeżeli jesteście na studiach, to zaplanować jakąś tam, nie wiem, jakąś naukę, jakieś kolejne dni zaplanować dobrze. Um, jakiś projekt, może, może pracę licencjacką, może pracę magisterską, co by to nie było, ale dobrze to zaplanuj, rozplanuj to wszystko. I w momencie, kiedy będziecie już gotowi, żeby to zacząć robić, to zaczynać to robić. Jeżeli chcecie mieć pracę, szukać pracy. Jeżeli chcecie mieć inną pracę, szukać innej pracy. Jeżeli chcecie coś rozpocząć, bo jesteście bardzo kreatywni w tym tygodniu, zaplanować i zacząć jakąś pracę, projekt, nową drogę, coś nowego. Hmm? To jest całkiem dobrze pokazane. Także baranki nie powiem, nie powiem. No, nie powiem, nie powiem. Kochani, dobra, to był baranek teraz. Byczulisiu. Co tam u byczu -lisia? By Byczulisiu? Byczulisiu! Weź, kurde, się nie kłóć z człowiekiem. Po co się będziecie kłócić? I jeszcze ukrywanie swoich prawdziwych myśli. Co to w ogóle jest? Hmm. Możecie się pokłócić o to, że ktoś coś ukrywa, ale nie wiem kto. Nie wiem, czy wy, czy oni, ale ktoś coś ukrywa. Albo się pokłócicie, jakiś konflikt tutaj jest, i jest pokazane, że ani jedno, ani drugie nie wie o co chodzi. Co pokłócicie się i nie będziecie rozmawiać? Co się myśli, co się czuje na ten temat? Co to w ogóle ma być? Albo, i to też jest istotne, nie ma żadnej kłótni pomiędzy ludźmi, ale jest konflikt wewnętrzny. Co mam zrobić, co mam zrobić? Nie wiem, kogo kocham, nie wiem z kim być. Coś tam. Jeżeli znacie ryby, konflikt, czy to międzyludzki, czy to wewnętrzny, może dotyczyć osoby z podznaku ryb. Jeżeli nie znacie, to się nie przejmować. Jakaś tajemnica. Jakaś tajemnica, coś jest ukryte. Mm. A kiedy jest spełniasz, byśmy się dowiedzieli, co? Za dwa tygodnie, nie? No dosłownie za dwa tygodnie, tak? No tak, za dwa tygodnie. Jakoś tak. Uff. Nie kłócić się. Uważać na ego, uważać. Nie, nie zrobić czego. Jezu, ale czego nie zrobić? Uważać na wredną babę, uważać na kogoś, kto kogoś kusi, uważać na kusić. Dobra, o Jezu, ile tu jest kurde. Jeżeli macie związek stały, uważać na osobę, która by kogoś skusiła lub jedno z was mogłoby się dać skusić. No to to samo powiedziałam. Ale uważać na skuszenie, na bycie skuszonym, że ktoś mógłby się dać skusić. Więc uważać na coś takiego. Jeżeli macie związek stały, również ktoś się może w tym związku nudzić, ale to ukrywa. I się bije z myślami, co dalej. No to uważajcie. Co jeszcze wam powiedzieć? Uważać na ego, uważać na kłótnie, uważać na złość, frustrację. Można wyrażać złość, ale w jakiś normalny sposób w sensie usiąść i porozmawiać. Powiedzieć, słuchaj, mnie to denerwuje, jak robisz to czy tamto. Po prostu wkurza mnie to. A tamta osoba powie, no dobra, no to, no to co z tym zrobimy? No, no tak robię. No to przestań. No nie mogę przestać. No to spadaj, no kurde. Krótka piłka, jest jaka rozmowa. Ja powinnam zrobić, słuchajcie. Coaching, jak rozmawiać z żoną lub mężem. Zmień to. Nie, nie zmienię. No to spadłowa w ogóle, wyprowadzaj mi się tutaj. Walizka, prawa, pakujemy. Nie, kochani, to tak przyspieszony troszeczkę taki ten. Przyspieszona lekcja. Oczywiście tak się nie rozmawia, ale trzeba iść na jakiś kompromis wtedy. Tu nie ma kompromisu. Tu nie ma kompromisu w tych kartach. Jeżeli jednemu coś przeszkadza i jedno się o coś kurza, a drugie mówi, że tego nie zmieni, no to to, się, to, to nie jest dogadanie się. I wtedy to takie zamiecione pod dywan, właśnie zamiecione pod dywan zostaje. Nie ma kompromisu. Tu nie ma kompromisu. A może należałoby się nad tym zastanowić. No. No, jeżeli chcecie utrzymać tą relację. Jezus Maria, co to ja w ogóle powiedziałam mi do kogo rany? Bo już zgadałam się, zgadałam, nawet nie wiem, co to było. Historia numer dwa. Dobra, Miszki, ja się teraz spodziewam, że do walentynek co tydzień będą wracacze. I nie zdziwcie się. Po walentynkach troszeczkę się wykruszą. Po walentynkach będziemy mieli, że ghosting, że poszedł, że okłamał, że ktoś tu płacze, bo wbił nóż w plecy, bo już będzie po walentynkach. Ale do walentynek, bo się im kurna nudzi, to jeszcze będą przyłazić tu, proszę. Być może jesteście w jakiejś relacji, której nie możecie zakończyć z jakiegoś powodu. I nie kończycie, i rzeczywiście nie kończycie. A być może, no to to mogłaby być poważna relacja. Nie kończycie, dlatego że to jest wygodne i stabilne, dlatego że tu są pieniądze, dlatego że tu są dzieci, dlatego że tu jest dom, dlatego że macie coś razem, konto, nie wiem co, jakieś tam kredyty czy cokolwiek. Nie odchodzimy, bo tu jest stabilnie, bo ta osoba się mną opiekuje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wy zaś jesteście osobą, która jest singlem i wraca do Was wracacz, no dalej ma żonę do odwłoka przylepioną, kurde. Lezie z tą żoną, no, może to tak brzydko powiedziałam, w plecaku ma tą żonę. Lezie z plecakiem, z bagażem i tacha tą żonę, kurda na plecach. I przychodzi do Was o, cześć, jestem, w ogóle. No ale, no, ale co Ty tutaj chciałeś, prawda? No pokazać Ci moją żonę, popatrz jaką mam fajną. A będziesz ze mną romansować, mimo żony? No, to tyle. Co to kurna jest, Jezusicku? Byki, co to jest? Aż się mi karty rozsypały z, um, z, z irytacji tą, tymi kartami. Nie gadać z dzieciem. O, tyle. Zły kierunek nie robimy. Słuchajcie, jeżeli to jest wracacz, który cały czas jest w innym związku. Albo nawet jeżeli nie jest w innym związku i wraca, nagle wam zaproponować nie wiadomo co, tej, ta osoba jest interesowna. Tej osobie może chodzić o jakieś pieniądze, o jakieś poczucie bezpieczeństwa, o to, żeby mieć gdzie mieszkać. Nie wiem, ale interesowna jest ta osoba. E, jeżeli by tak było, dla wygody wraca. Jeżeli by tak było, to jest pokazane, ani z tym czymś nie gadaj. Natomiast, kochani, jeżeli to jest związek stały i ktoś nie odchodzi, jest pokazane tutaj, nie ma żadnej komunikacji, tu już nie ma o czym rozmawiać. Trzeba się zastanowić, czy to dalej jeszcze utrzymywać. No, jakbyście zaczęli rozmawiać, to może byście się czegoś dowiedzieli, a tu jest pokazane, no przecież tu nie ma żadnej komunikacji. W ogóle nie rozmawiacie ze sobą. No to tak to nie ma. O, pieniądze idą do Boczulisia. Pieniądze i hi-hi. Mm. Proszę. Nowy projekt, nowa praca, nowy biznes, podwyżka, nowy stołek. Każdy jeden by czuli, który wie, że to jest możliwe, albo się spodziewa, czeka. Nowa propozycja. Nie wiem, co tam jeszcze nowe, ale nowe. Czy to jest intratne? Aha. Aha. Tu, jakie intratne, proszę. Tu, o. No, to tyle w temacie. Bardzo dobre, bardzo dobre. Nowy Yy, zaczynacie nowy rozdział, nowe życie, no, a niektórzy nie idą do pracy, bo mają małą dzidzie i siedzą na macierzyńskim, no to tyle, nowe życie i pieniądze, na, pieniądze na malutkie dziecko, no to macierzyńskie, nie, o Jezu, cieszcie się, cieszcie się z tego, po prostu. Możecie się podzielić radością z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, nie wiem, ale cieszcie się. Jest też pokazany teamwork, czyli współpraca z innymi ludźmi. W sensie nie rób tego wszystkiego sam sama, ale współpracuj z innymi ludźmi. Niech ci ktoś pomaga, niech ci ktoś wyręczy, daj komuś jakieś obowiązki, jeżeli na przykład jesteś szefem. Um, także tu jest pokazana współpraca. Ale również ciesz się, ciesz się tym, co do Ciebie idzie. Jest jakie dobre czytanie. No, by czuli nie powiem, Ale wy macie ostatnio dobre czytania na pracę, co nie? Co żeście? Kiedy to żeście mieli? Co myśmy to robili ostatnio? Nów. A co myśmy przed nowiem robili? Weekendówkę. No. To w jednym z tych czytań, nie pamiętam którym, była chyba, chyba był przekaz na pracę, bardzo pozytywny. No. No to proszę, no to, to jest to samo. To będzie dla tej samej grupy byków, no. Bardzo dobra. Dobra by czuli się to byliście Wy teraz bliźnią tam. Bli... tam. Jeżeli gdzieś macie jechać z człowiekiem, to możliwe, że się człowiek wycofa albo Wy. Jeżeli czekacie na kogoś, na przyj... O Jezus Maria, nie przyjedzie, wiecie czemu? Dobra, odczepiam się od żony. Może nie ma żony. Praca go może zatrzymać. O, nie musi być, że żona go zatrzyma, albo mąż ją zatrzyma. Może go praca zatrzymać, dlatego nie przyjedzie. Burdel w pracy, w biznesie i dlatego nie przyjedzie. Albo ktoś z wami gdzieś nie pojedzie. Mieliście razem gdzieś jechać, mieliście coś zaplanowane, i ktoś nie może pojechać, bo praca albo nie chce związku. Jeżeli nie praca, nie problemy w pracy, to nie chcę związku. Ale tu jest jeszcze niestety inny przekaz. Ja nie cierpię tego mówić. Oj, ale to się czasami zdarza w związkach takich poważniejszych, że ja takie karty dostaję. I kochani, te karty mówią o tym, że ktoś wam mówi, że spędza dużo czasu w pracy. Albo że musi jechać gdzieś w związku z pracą. M. Mm -mm. Mm -mm. Niestety nie, to nie jest związane z pracą. Te wyjazdy, czy te, te jakieś długie spędzanie jakiegoś czasu poza domem, du dużo czasu poza domem, obawiam się, że to może cholera nie być związane z pracą. Dlatego, kochani, y jeżeli to jest dosyć poważna relacja i mieliście gdzieś razem jechać, i będzie podany powód taki, że właśnie praca, biznes, ja bym to pewnie sprawdziła, czy na pewno. Y być może w niektórych przypadkach tak jest. Ja Wam powiem tak, mi to bardziej wygląda tak, że jeżeli wy macie razem gdzieś pojechać, czy mieście coś zaplanowane, to wtedy być może rzeczywiście z powodu pracy coś się wydarzy u niego w pracy na przykład i będziecie musieli to jakoś przenieść czy przełożyć. Być może to jest możliwe, ale co innego jest podejrzane, jeżeli on, ona, no raczej ona, ale może ona. Sam gdzieś pojedzie i powie, że jedzie, bo ma wyjazd z pracy, to będzie podejrzane. Bo jeżeli wyjazd się żaden nie odbędzie, to wtedy być może dlatego, że rzeczywiście coś. Ja bym to i tak, i tak sprawdziła, bo to i tak, i tak jest podejrzane, bo ktoś się tu wymawia pracą, a jest pokazane, że być może jeździ gdzie indziej niż mówi, że gdzie jeździ. Tylko tyle mówię. I słuchajcie, to jest pewnie do nikogo, ale jedna osoba mnie słucha, która i tak, i tak podejrzewa człowieka o. Jakąś nieszczerość, dlatego że człowiek yy, na, najbliższy zawsze, zawsze gdzieś tam jakoś czuje, że coś jest nie tak, bo zna człowieka od lat. No to po prostu należałoby to sprawdzić. Czy na pewno wyjść ze stagnacji jest rada? Wyjdź ze stagnacji. Nie sieć w tej sytuacji. Jest jeszcze drugi, szybciutki przekaz, już nie wyjazdy, nie jakaś praca, tylko po prostu nie rozwija się wam związek, nie idzie w żadną stronę, bo facet albo jest w innym związku, a, o, dobra, osoba jest w innym związku i nie chce z niego wyjść, albo nie chce mieć tego waszego związku, bo nie jest zainteresowana ta osoba poważnym związkiem. I dlatego się wam nic nie rozwija. I wtedy już nie mówimy o żadnych podróżach, nic, nic takiego, tylko po prostu związek, który się nie rozwija. Wyjdź ze stagnacji, już nie siedź w tym. Dobra, drugi przekaz. Bliźnięta, drugi przekaz. Podjęcie decyzji, wyjście z rozdroża. Walcz o coś. Podjęcie decyzji, było rozdroże, nie będzie rozdroża. Ktoś podejmie decyzję i wybierze małżeństwo albo wybierze. Albo decyzja dotyczy małżeństwa, albo, do, albo kapłaństwa, ale co by to miało wspólnego z Wami? A Rada, walcz. O Jezu, żeby dziewczyny nie zrozumiały, że trzeba jakiegoś księdza koniecznie walczyć. Z kim będziecie walczyć o tego księdza? No z kim? No to się zastanówcie. No właśnie. Nie, 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 dobra, dobra. Jest pokazane, że było rozdroże, ktoś się zastanawiał w prawo czy w lewo, tu czy tu, z tym czy z tamtym, i jest pokazane, że to, co prawdopodobnie zostanie wybrane, to to, co do tej pory było, czyli coś stabilnego. Ale jeżeli, yy, no to też jest możliwe, jeżeli ktoś się zastanawiał, zastanawiał, czy być z kimś, czy nie być w ogóle, czy być singlem, to być może wybierze, żeby jednak z kimś być. Wiecie o co chodzi? No. Jeżeli znacie byka, to ta sytuacja może dotyczyć byka, czy w ogóle jakakolwiek sytuacja tutaj może dotyczyć byka. No, wybór małżeństwa, wybór związku, wybór byka, wybór czegoś ym, y, tradycyj, tradycyjnego. Tradycyjnego. No to nie wiem, co to może być. Walcz ym, o to, co Ci się należy. No to domyślam się, że o to chodzi. Kłóć się o coś, albo walcz o coś. Walcz, zawalcz. Może będziecie walczyć o uratowanie związku i jest pokazane, żeby zawalczyć o to. Może to jest takie też. O Jezusicku, dobra. No, ciekawe. U, praca, wieści. Wieści dla bliźniąt w pracy. Dobre wieści, że nie będzie odejścia? Czy dobre wieści i, macie, i na razie pomyślicie sobie, żeby nie. Od... Dobra, albo ktoś wam da dobre wieści, że nie będzie na razie odchodzenia z pracy, ktoś nie będzie odchodził z pracy, albo wy dostaniecie jakieś dobre wieści w pracy i postanowicie, a to na razie tu jeszcze zostanę. Ale kochani, jeżeli chodzi o radę, to. Rada jest trochę niepokojąca, bo rada mówi wam, żebyście byli podejrzliwi. Czyli co, ktoś wam da dobre wieści, żebyście nie odchodzili z pracy, albo dostaniecie jakieś dobre wieści, i uznacie, o, to jeszcze tu zostanę. Tak jakby was coś trzymało, tak jakby mieliście już robić jakiś ruch, i zamiast to zrobić i coś opuścić i coś skończyć, i się przenieść gdzieś, to wy pokazujecie, a to jeszcze tego nie będę robić. A Wasza rada jest, żeby podejść do tej chyba, chyba do tej wiadomości, tej niby dobrej, z taką lekką rezerwą. Nie ufaj do końca. Uważaj na plotki. E, bądź podejrzliwa, podejrzliwy. Nie ufaj do końca. Uważaj na plotki. Bądź podejrzliwy. Jest rada dla Was. Mm, 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 mm. Bardzo dziwne. W ogóle takie te czytania są dziwne dzisiaj. Nie wydaje się Wam? Czemu tak? Czemu są takie dziwne? Ja wiem, że jest nów. Ej, napiszcie mi w komentarzach, bo jestem ciekawa, gdzie, kiedy macie gorzej. W pełni czy w nów? Na przykład, jeżeli chodzi o sen, o spanie. Ja mam w nów gorzej. No, w pełni, jakaś. Ja, ja ja nie wiem, czy mnie pełnia w ogóle dotyczy. W ogóle. Jakoś, ja tego jakoś tak specjalnie nie czuję, no ale. Dobra. Lecimy, lecimy. em um... A są ludzie, którzy w pełni wariują, co nie? No a właśnie, a są ludzie, którzy w nowiu jakoś dziwnie się czują. Czemu nie można spać w nowiu? Weźcie mi to wytłumaczyć, o co to chodzi? Czemu nie można spać, jak jest now? Powinno być właśnie, że przy pełni chyba nie można, nie? Miśki, a napiszcie mi, jak macie, bo jestem ciekawa. Dobra, blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Przychodzi Lowelas do lekarza. Yy, o Jezu. Przychodzi Lowelas do Raczulisia. A Raczulis jest stabilny. I albo ma już jakiś nowy związek albo stary, ale ma stabilny związek i ma w dupie Lowelasa. W sensie idź Lowelasie, nie chcecie. Albo Raczulis jest nastawiony na stabilizację. Praca, dom, może i dzieci, jeżeli ktoś ma. Yy, albo szukanie, czy nastawienie takie na stabilny związek. Nawet jeżeli mówimy o singlach, Lovelace nic nie zrobi, przyjdzie i się odbije od drzwi i poleci, jak znaczy, no, no jak bumerang, ale chodziło mi o to, że, że przyjdzie i się odbije i wróci tam, skąd przyszedł. O to mi chodziło. No. Więc wróci do kogoś innego. Nie, że do Was wróci, ale do Was też, że wróci właśnie. Popatrzcie, tu przyłazi Lovelace, o. Nic ciekawego nie chce, nic ciekawego nie chce. Um, jeżeli macie stały związek poważny, może was ktoś zaczepiać. Uh -huh. Nie wiem, czy się mu uda. Nie sądzę, wątpię. Ale w razie, gdyby się miało mu udać, no to was oszczegam, że to jest lovelas. Nic poza tym, nic nie chce. Zaczepia babę, która ma męża, bo z taką kobietą łatwiej o romans. Bo przecież ona nie zostawi z dnia na dzień męża, a dzieci nie, nie rozwali rodziny. Chociaż czasami baby tracą rozum i robią takie rzeczy, a potem tego żałują, niestety. Ale kochani, naprawdę ja wam tylko tyle mogę powiedzieć, że to jest po prostu kawał. No lovelasa. Już powiedzmy, już bądźmy mili dla Wajzy. Już nie mówmy epitetami, tylko powiedzmy po prostu grzecznie, że Lowelas to jest piękne słowo. No, żyć nie umierać. Ale weźcie idźcie miastem. Błagam. E eee. takie coś macie zrobić Lowellasowi. Albo zakończyć Stary Związek. Nie, wątpię, bo tu jest stabilizacja, ale jak się wam nudzi, to zakończyć najpierw Stary Związek, a potem iść do Lowellasa. Jeżeli ktoś woli Lowellasa niż stabilizację. Można woleć? Można. Okaże się to błędem w przyszłości? Możliwe. No a co? No rany boskie, ludzie popełniają błędy, Jezusicku. Ale najpierw coś zostaw. Ja bym zostawiła łajzę na co wam to nie jest stabilne, nie chce nic poważnego, dupę zawraca, a wy macie jakąś stabilizację, albo jesteście bardzo poważną osobą. Niektórzy mogą być osobą, na przykład samotnym rodzicem, ale nie musicie być, ale możecie mieć stały, stabilny związek, albo możecie być osobą, która ma pracę, może ma firmę, ma dom, mieszkanie, pieniądze. No to przychodzi taki przydupas. Sorry, Miszki, ja wiem, że jesteście wrażliwi, a ja takie rzeczy brzydkie mówię. Zostaw to w... Bardzo. No bo już nie chciałam dodawać więcej epitetów. Zos... Bardzo to zostaw. A idźcie miastem. Nie raczą Nie, 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 mm -mm. nie. A, patrzcie, jeszcze się mi, kurde, karta, karta kochanki. No i patrzcie, co się mi jeszcze odwró tam się odwróciło. Ja, ja to szybko powiem. Porażka, romans. Iluzja, kochanka, porażka. Dobra, ja te trzy karty, które wypadły, wkładam z powrotem i lecimy z drugim tematem. Drugi temat miłosny. Dajcie jakiś inny, co? No. Jeżeli znacie lwa, to możliwe, że się przyplączę lew z... Psz. O Jezusie, albo z jakąś propozycją urzędową, albo z jakimś durnym pomysłem, albo... nie musi być lew. Nie musi być lew. Osoba, ale ja Wam powiem tak, raczej mężczyzna to będzie. Może i z rodziny, może to nie jest jakiś tam w sensie partnera, kochanka, może to nie jest takie coś, może to coś z rodziny, ale jakaś osoba bardzo pewna siebie. Przynajmniej taką y, sprawia takie wrażenie. Przychodzi do Was i albo Wam miesza w głowie, albo Wam daje jakieś propozycje, albo Wam coś proponuje y, jakiegoś urzędowego, prawnego, jakąś umowę, plan, propozycje, albo nie podejmuje wciąż żadnej decyzji. Nie podejmuje. Mm -mm. W ogóle nie wiadomo, czego chce. Albo Wam coś głupiego proponuje. Oj. Co to w ogóle jest? Tajemnica. odwróci O Jezu. Nie róbcie tego. Odwróciła mi się karta tajemnicy i trójki mieczy. Oj, 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 Jaka jest na to rada? Rada na tego niezdecydowanego lub trochę dziwnego człowieka. Porozmawiać, dowiedzieć się więcej. A, weźmy jeszcze jedną kartę. Doprowadzić do rozmowy albo do jakiejś konfrontacji. Słuchajcie, dobra, jest jeszcze jedna historia tutaj, bo patrzę po Radzie, że tu jest jeszcze jedna historia. Zaraz powiem. Jeżeli chodzi o tą historię, w której przychodzi ktoś, um, kto jest niezdecydowany, to jest pokazane: porozmawiaj i powiedz, że nie będziesz z nikim rywalizować. Na przykład, nie zamierzam rywalizować z twoją partnerką czy z twoim partnerem. Więc, jak się nie umiesz zdecydować, to po prostu ja wypadam z gry. Ja nie będę o ciebie, człowieku, walczyć. Krótka piłka. Jeżeli chodzi o um, jakieś propozycje dziwne, nie wiem jakie, coś z urzędem, jakieś dziwne, coś, nawet nie wiem, czy nie ma machlojki jakieś dziwne, to jest pokazane, żeby z kimś porozmawiać. No, być może z tą osobą, a być może z kimś innym. Ale ja nie mam pokazane, wiecie co, ja nie wiem, wy się boicie tej osobie odmówić? Bo jest pokazane, żeby się nie bać. Jest pokazane, żeby. Y nie próbować z tą osobą się jakoś tak strasznie kłócić i walczyć, tylko po prostu powiedzieć szczerze, odpowiedzieć, dać odpowiedź, ale bez jakiejś specjalnej kłótni i walki. Tak to trochę wygląda, jakbyście się bali tej osobie odmówić, bo ona jest silniejsza niż wy. Nie jest, ale wam się tak może wydawać, o to mi chodzi. Słuchajcie, ale ta druga historia, która mi się tutaj za zakała, pućkała. to może być osoba, która się próbuje pogodzić albo próbuje umocnić wasz związek czy waszą więź ale nie potrafi zwerbalizować przeprosin, nie potrafi powiedzieć, co naprawdę myśli. Człowiek, który nie potrafi yy, zwerbalizować, czyli wypowiedzieć, słowami powiedzieć tego, co ma w głowie. No to, no czyli facet, no Jezu. No sorry chłopaki. no co płaczcie, no jejku. No będziecie płakać o to, co powiedziałam, no. Ym, ale dokładnie tak to wygląda. Człowiek, który nie potrafi zwerbalizować swoich myśli, a chciałby być może coś z Wami naprawiać. Jest pokazane, żeby porozmawiać, doprowadzić do szczerej rozmowy. Ale jednocześnie jest pokazane, żeby nie walczyć o coś za wszelką cenę. Nie walczyć. No i też się nie kłócić. Jeżeli byście się chcieli z kimś pokłócić, to to się nie, nie ma co się kłócić. Wy macie pokazaną taką dosyć. Słuchajcie, wy macie. Ja wiem. Ja wiem, jakie będą komentarze, raczuli zaraz po, O, my nigdy nic dobrego! Jezu, w ogóle, gdzie te nasze jakieś miłości? Ewa, zmień to w ogóle, Ale wy musicie dostrzec jedną rzecz. W, w obu tych przekazach macie dwie bardzo silne karty. Po pierwsze, macie pokazane, że jesteście stabilni i stanowczy i tacy poukładani i wiecie, czego chcecie, więc jaki lowelazby by nie przylasł, to za bardzo nic nie wskóra. A po drugie, macie pokazaną kartę siły. Więc, no, mówię, być może macie do czynienia z lwem, ale jeżeli nie macie do czynienia z lwem, to przecież to może być wasza siła. Siła, żeby się obronić, siła, żeby nie wiem, nie zrobić nic głupiego, żeby podjąć jakąś decyzję, co by to nie było, ale macie pokazaną kartę takiej odwagi, siły, kreatywności, no nie wiem, co tam jeszcze. Także spokojnie się no w dobrą stronę idziecie. Nie będziecie głupot przecież robić. No. Nie zrobiłam Wam czytania na pracę. Nie zrobiłam, nie? Jezu. Potasowałam karty wszystkie. Włożyłam tam te karty. No trudno, widocznie tak miało być. Ale jaja. A kiedyś nie zrobiłam wadze bodajże czytania na pracę. Dobra, dobrze, zaprzymiałam. Czytanie na pracę. Coś, co jest wyczekiwa... Coś, co jest wyczekiwane idzie w Waszą stronę. Jakieś marzenie, jakaś. Nie wiem, idea, czy co to jest? Jest pokazane, żebyście w tym tygodniu korzystali z intuicji i żebyście jeszcze czekali na coś. Wy pokazujecie, ale ja już czekam, czy może już by przyszło, czy może już by mogło być, a czy może już by się to mogło skończyć, a czy może już ten projekt mógłby być zrobiony, a czy już to by mogło być. Nie wiem, co. Na coś czekacie, jest pokazane. I słuchajcie, jest pokazane, żeby jeszcze poczekać. Wy pokazujecie, ale ja już czekam, czekam, już chcę, już chcę wyfrunąć, um, rozwinąć skrzydła. No właśnie, rozwinąć skrzydła chcecie. Czekacie, aż będziecie mogli rozwinąć skrzydła. I Wy mi pokazujecie, boże, i rada jest taka, żebyście jeszcze poczekali. Niektórzy czekają na jakiś awans. Na razie nie przychodzi, poczekajcie jeszcze trochę dłużej. Ale jest pokazane, poczekaj, słuchajcie, macie pokazany powolny progres, ale progres nie jest pokazane, żebyście cokolwiek drastycznego robili teraz w tym tygodniu lub zmieniali, lub nie wiem, zakładali firmę czy cokolwiek, tylko jest pokazane, poczekaj, właśnie albo aż się coś zmaterializuje, przyjdzie lub zakończy, cokolwiek robicie, albo poczekaj na lepszy moment. Mm -hmm. No, ale to też nie są złe karty. Dlaczego nie są złe? Dlatego, że macie pokazane, że to, co chcecie mieć materialnie, czy tam jakoś zawodowo, jest już na horyzoncie. To jest tak, jakby ten statek już do Was płynął. Także spokojnie, kochani. Intuicyjnie niektórzy już czują, że to do nich idzie. Także dobrze. To był Raczuliś teraz: lwiątko, przepiękniątko. Lwiątko, przepiękniątko. Mniątko. Hmm, a co to jest, kochani? To bardziej wygląda na zawodowe rzeczy niż związkowe. Ale zaraz Wam powiem. Zaraz Wam powiem. Oj, dobra. Jeżeli gdzieś jest jeden lew, jeden, który zadaje się z człowiekiem, który ma jeszcze żonę lub męża, ten człowiek nie podejmie w tym tygodniu decyzji, nie umie jej podjąć. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że Żona, jeżeli to jest żona, jest um, jakaś nieporadna, zależna, finansowo zależna być może. I nie potrafi jej zostawić, bo czuje się w obowiązku być tam, a nie z wami z jakiegoś powodu. Może mają rodzinę. Jeżeli jesteście chłopakiem i czekacie na kobietę, to ona może bać się, że sobie nie poradzi. Albo ten facet nie chce, no nieważne, kto kogo nie chce puścić, po prostu nie ma decyzji. Koniec, koniec dyskusji, nie ma decyzji. Jeżeli ktoś czeka na kogoś, kto ma żonę męża, nie ma decyzji, tyle w temacie. Ale jeżeli to, co tu jest pokazane, to jest wasz związek, to jest jakiś problem. I teraz tak, albo problem jest u kogoś w pracy, albo problemy są urzędowe, albo już doszliśmy tu do etapu no, rozwodowego, a tu jest też problem. No, ja już teraz nie wiem. Jedno chcę, drugie nie chcę. Właściwie oboje są wycofani. I jeżeli to wy jesteście w tym związku, to powiem szczerze, nie mam pokazane, żeby jeszcze kontynuować ten związek. Oboje są wycofani. Ale cały czas albo nie ma jakiejś sprawy rozwodowej, albo coś z prawnikiem jest niedogadane, albo nie ma jakiejś ostatecznej decyzji o tym rozwodzie, ale to nie wygląda dobrze. To nie jest, słuchajcie, ja, ja tu nie mam. Fakt, faktem, ja mam tylko trzy karty. Ja nie będę wam mówić, czy tu jest miłość, ale ja nie mam tutaj żadnych takich kart. Ja mam pokazane, że tu jedyne, co by mogło być w tym związku, to przywiązanie materialne. W sensie, nie będę się rozwodzić, bo wtedy będę musiała, musiał dzielić cały swój majątek. Być może ja, lwy, mówię o tym waszym człowieku, że on tak myśli. Być może ja mówię o tamtej stronie. Nie wiem, dlaczego w waszych kartach miałoby to wyjść, ale tak samo, tak czy siak. Wasza rada jest pokazana, żeby z tym człowiekiem nic nie robić, albo żeby wyjść z tej relacji, albo żeby nie wchodzić w tą relację. Dlatego, że ta relacja już się niestety obawiam, nie naprawi. Obawiam się, że to będzie trudno naprawić. Popatrzcie, ci ludzie są oboje wycofani z tej relacji. No niestety tak to wygląda. A cały czas nie ma decyzji. Dlatego tak jak mówię, jeżeli to jest wasz związek, to wy spróbujcie podjąć decyzję co dalej z tym zrobić. Jeżeli to nie są problemy związkowe, tylko problemy materialne lub urzędowe, to będziecie musieli porozmawiać i będziecie musieli być może z czegoś zrezygnować. Przykładowo, jeżeli macie jakieś problemy finansowe czy jakaś tam praca czy biznes, dobrze byłoby coś z ym, Uratować, żeby mieć jakąś stabilizację, a na przykład poświęcić jakieś inne rzeczy, które możecie poświęcić. Teraz mówię o finansach. Jeżeli jakieś małżeństwo ma problemy finansowe. Jeżeli się chcecie wybrać do jakiegoś banku czy innego urzędu, żeby załatwiać jakieś finansowe rzeczy, to nie jest ten tydzień. To nie jest ten tydzień. Nie wiem kiedy będzie ten tydzień, ale to nie jest ten tydzień. Koniec stycznia to nie jest ten. Nie wiem czemu. Nie pytajcie się mnie. Nie mam pojęcia. Może astrolog wie. Ja nie wiem. Ja wam tylko mówię, jakie mam karty. No. Spróbujmy zobaczyć jakiś inny przekaz dla lwiaczka, misiaczka. Kochani, podróże, odwołane podróże zmieniają... O Jezu, o Jezu. Uuu, nie wiem. Kochani, ym... Odwołana podróż, niedojdzieszna podróż, w sensie, że nie doszło do niej. O kurde, dobra. Jaki tutaj jest, ale tutaj jest ten. Um, historia. To jest historia jednej rodziny. Tu jest żona, mąż i dziecko lub dzieci, i tutaj się to rozpada, ale cały czas nie ma decyzji, dlaczego się rozpada, bo ona ma kochanka. Stawiam na to, że raczej ona ma kochanka niż że on ma kochankę. Raczej na to. Stawiam, bo ten król jest przy tej królowej, ale się nie upieram. Jeżeli słucha mnie gdzieś osoba, która uważa lub wie, dosłownie wie, że jest dokładnie odwrotnie, że to on, facet, ojciec tego tych dzieci czy tego dziecka ma jakiegoś, um, jakąś kochankę, no albo kochanka, no takie sytuacje też się zdarzają rany bością. ale jakaś osoba trzecia się tu wkradła i dlatego jest taki problem. Dobra, kochani. Ja wam wezmę jeszcze jeden przekaz, bo to jest cały czas jedna i ta sama historia, masakra. To wszystko nie działa tam. To wszystko nie działa. Nawet nie wiem wam, co, co wam poradzić, dlatego że ani to, to jedno z nich z tym kochankiem, kochanką to nie będzie działało, ani to małżeństwo i ta rodzina nie będzie działała. Najlepiej byłoby zostawić. Słuchajcie, czasami chodzicie do mnie z takim pytaniem, czy mam wybrać męża czy kochanka? A wychodzi w kartach, że ani jeden, ani drugi. Niestety. No. No tak? No, jeju. No to tak to właśnie wygląda. Przekaz numer dwa jest chyba dla szczęśliwych związków. Albo dla singli, którzy coś budują. Tu jest pokazany szczęśliwy związek. Kobieta w ciąży, ślub, planowanie ślubu, szczęśliwa matka, szczęśliwa e, wasza matka, być może. Nie, nie musi być wy matką, e, wy być matką. E, szczęśliwa teściowa, planowanie ślubu. E, od razu po ślubie jakaś ciąża, ślub, małżeństwo, ciąża. Żona, łały, to jest idealne czytanie dla ludzi, którzy chcą być szczęśliwi w jakiejś rodzinie, w małżeństwie, w rodzinie. No. Idealne, bardzo, bardzo dobre czytanie. Dasz radę. Ale dlaczego jesteście zmęczeni? Boicie się tej ciąży? Ciążą jesteście zmęczeni? Dasz radę. Nawet jeżeli ci będzie ciężko, nawet jeżeli, słuchajcie, czasami. Planowanie ślubu jest ciężkie. Jest pokazane wszystko będzie dobrze. Dacie radę. No iść dalej w tą drogę, tą drogą, którą idziecie. No to to był pozytywny przekaz. Teraz praca. Py. U U. O. Słuchajcie, lwy. No właśnie. Ciekawe, że to na lwie wyszło. Jaka jest rada? Czekajcie, bo nie mogę potasować. Trzeba będzie coś wybrać. Trzeba będzie coś zdecydować i uwolnić się. Być może chodzi o jakieś myślenie. Słuchajcie, kochani, w ogóle macie pod spodem tali karty zwycięstwa w tym tygodniu. Bardzo dobra karta. Zwycięstwo, docenianie, czucie się doceniane. Bardzo dobra karta. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Waszą pracę, Um, jest gdzieś jakiś zygający łajzeczek u Was w pracy. Jakbyście na przykład pracowali tak jak ja, to byłaby to jakaś pipcia, która na przykład pisze jakieś zgryźliwe komentarze. Um, I słuchajcie, nie zakłóci to waszego spokoju, dlatego że wy w pracy macie dwójkę kielichów. Oczywiście, że gdzieś jest lew, który pracuje ze swoim partnerem lub partnerką. Oczywiście, że tak. I wasza miłość, i wasza praca to wszystko się łączy. No, to wam powiem, że to jest ogromna miłość, ogromna przyjaźń i świetna współpraca. Jeżeli to nie jest takie coś, że nie jest to praca, biznes partnerski, to być może jakiś jacyś wspólnicy, wspólnik, wspólniczka, przyjaciele. I to jest pokazane bardzo dobrze. Ale. Jeżeli to nie chodzi o takie rzeczy, że z kimś coś robicie w pracy, to jest pokazana jakaś osoba, która chce wam zakłócić spokój. Tylko, że to jest tak. Wy jesteście szczęśliwym lwem docenianym w pracy, który odnosi sukcesy, który niczym się nie przejmuje, bo wszystko się mu udaje. I jest gdzieś jakaś taka, mówię, pipcia. Albo jakiś łajzuś, nie wiem jaka to jest nawet płeć, ale jakieś dziwne coś tam, co tak próbuje wbijać szpilkę, tylko albo nie trafia, albo nie ma nad wami po prostu żadnej władzy, po prostu w ogóle totalnie nic się tutaj wam nie stanie, nawet jeśli usłyszycie czasami kłapanie jakiegoś takiego, wiecie. Powiedziałabym małego pieska, ale obrażę wtedy małe pieski. Moja sipka jest mała, więc nie powiem małego pieska. Jakiś taki łajzuni, taki komar, co tak wiecie, lata nad duchem i tak bzyczy, a w koniec końców to i tak się go pacnie. No chyba, że się nie chce zabijać zwierzątka, no to nie wiem, otworzy się okno i się go wyrzuci. No i będzie se bzykał na polu. <laughs> to może będzie szczęśliwe, jak po bzyka. Może jest niedobzykany i dlatego pisze takie komentarze wredne. Także. Polecam bzykanko, ale w każdym razie, słuchajcie, kochani, jeżeli jest ktoś złośliwy w waszej pracy, to wy i tak, i tak macie pokazaną dwójkę kielichów. Także, kochani, róbcie to, co robicie, nie przejmujcie się. Słuchajcie, niektórzy z was mają bardzo dużo pracy, bardzo dużo do zrobienia, bardzo dużo, nie wiem, obowiązków. Słuchajcie, jest pokazane, że będziecie być może podejmowali jakąś decyzję. Nie wiem, czy podejmiecie tę decyzję w tym tygodniu, ale być może się będziecie zastanawiać, czy nad ograniczeniem tych obowiązków, czy nad tym, jak to wszystko ogarnąć. Może tak być. Jeżeli jesteście osobą, która niedawno się zakochała, która ma jakiś wspaniały związek, który zajmuje bardzo dużo czasu i wchodzi wam to trochę na teren pracy, to też ta dwójka monet może mówić o tym, że będziecie musieli pogodzić tą wielką miłość i ten nowy związek z pracą. Ale. Jest też pokazane, że jeżeli chodzi o pracę, żeby nie siedzieć w klatce, żeby się uwolnić, żeby, ale też również, żeby uwolnić głowę, umysł, uwolnij. Nie wiem, przyszło mi do głowy, żeby puścić wodze wyobraźni, ale co to ma wspólnego z czym? Co wy będziecie robić? Czemu macie puścić wodze wyobraźni? Chodzi o to, żebyście uwolnili coś w głowie, niektórzy z Was. Albo po prostu się uwolnić otworzyć drzwi, uwolnić się, wyjść na wolność czasami. Kochani, niektórzy będą coś wybierać. Być może ograniczać ilość em, tych zadań, lub jakichś tam planów zawodowych, czy czegoś takiego. I też jest wtedy pokazane, że Was to trochę uwolni. Także. No. Nie powiem, nie powiem, lwiaczku, bąbelaczku. Teraz lecimy z panie neczka. Panie neczka. Panie neczko. Panie neczko. Pa. N Na. Kto miał taki? Oj, to lew miał chyba też coś podobnego. Czekajcie. Jezu, te same karty. Dobra, panna z lwem. Panna z lwem, Miszki. Jeżeli jest taka para, panna i lew, i jest trójkąt, bo ym, ktoś ma żonę, Albo ktoś ma męża, tu nie będzie żadnej decyzji, od razu mówię. I ponieważ ja teraz robię pannę, a wcześniej robiłam lwa, ale dobra, nie wiem kim wy jesteście. Wy byście byli chyba albo. Dobra, nie wiem kim wy jesteście. Teoretycznie, dobra, nieważne. Możecie być żoną, możecie być mężem, możecie być kochanką, możecie być kochankiem. Nie wnikam. Lew miał bardzo podobny pierwszy przekaz. I ja powiedziałam, możecie, jeżeli macie lwa w swoim życiu, idźcie na tamten y, pierwszy przekaz dla lwa, dlatego że tam było wszystko powiedziane na ten temat. Te same karty. To są te same karty. Te same karty. Nie będzie decyzji, nie będzie związku, nie będzie naprawiania, nie będzie stabilizacji. Ale to, co również powiedziałam do lwa, jeżeli wy. Z, z waszym partnerem, partnerką, już nie musi być lew oczywiście, ale z waszym partnerem, partnerką. Wybieracie się gdzieś do jakiegoś banku czy do jakiegoś urzędu. Cokolwiek, co miało być coś wspólnego z pieniędzmi, z czymś prawnym, z urzędami, z decyzjami, z biznesem, to nie jest ten tydzień. Lew to samo usłyszał, to nie jest ten tydzień. To nie, miszki nie. Mm -mm. To nie jest dobry tydzień na to. Dobra? A jaka tu jest rada? Jaka tu jest rada? Tu nie będzie spełnienia marzeń. Mm -mm. To, jest nie, to jest marzenie nie, niemożliwe do spełnienia, albo to jest iluzja. Wyjdź z iluzji. To może być iluzja. Jest pokazane, że tu nie będzie spełnienia marzeń. To marzenie się nie spełni. Albo przestań marzyć w sensie o niebieskich migdałkach. Jeżeli na przykład mówię do kogoś, kto ma stały związek i chciałby go ratować, a gdzieś tam ma kochankę albo kochanka, no to jeżeli takie coś. Słuchajcie, to jest tak niezdecydowana osoba, że się w głównym nie mieści. Niektórzy z was są tą osobą niezdecydowaną, a niektórzy z was mają taką osobę w waszym życiu, w swoim życiu. No, niezdecydowana na związek. Nie chce związku. Albo już nie chce związku, albo w ogóle nigdy nie chciała i nie będzie chciała związku. Nie ma stabilizacji, nie ma spełnienia marzeń. To nie jest dobra sytuacja. Pamiętajcie. Jeżeli macie coś, do, coś wspólnego z Lwem, to posłuchajcie lwa, bo to jest niemalże ten sam przekaz. No. No Miśkino, niestety. No sorry, ale. No ktoś to musiał usłyszeć. Dobra. Drugi przekaz. Czym się panna tutaj martwi? Panna się martwi miłością? Bratnią duszą. Czym? Co? Panna nie śpi po nocach z powodu wielkiej miłości. To co wy tam robicie, że nie śpicie po nocach? Proszę. Nie dobra, żarty żartami. E, może to być dlatego, że nie jesteście razem, a chcielibyście być. Kochacie ich bardzo. Wielka miłość. Która jest jednocześnie zmartwieniem. I niektórzy nie śpią po nocach, a niektórym się śni. O, śni się. Nie, nie śpicie po nocach, bo się wam śni. Dobra, to miało, to miało rewelacyjny sens, to teraz powiedziałam. Już tłumaczę, dlaczego to miało sens. Dlatego, że śni się wam, wybudzacie się z tego snu i potem leżycie i marzycie o tym czymś, zamiast spać. Oto, dlatego tak powiedziałam, że nie śpicie, bo się wam śni. To miało sens wbrew pozorom. Kochani, czasami tak może być, że komuś się jakieś niewiadomo co śni, jakieś marzenia, jakieś, nie wiem, jakaś istniejąca konkretna osoba, bratnia dusza, czy jakaś wyimaginowana brat, nie wiem, ale jest coś takiego. I jak się wybudzicie z tego snu, to potem leżycie i cały czas tylko wałkujecie to w głowie zamiast zasnąć. Dlatego nie możecie spać. A niektórzy się martwią wielką miłością. Martwią się, boją się miłości, boją się zakochać, czy już się zakochali i się martwią? Proszę panny, piszemy. Która to jest opcja? No. Dlaczego martwimy się miłością? Boimy się. Boimy się zakochać, czy boimy się, że się już zakochaliśmy? Kochani, trzeba się z czegoś wyleczyć. Z jakiejś przeszłości. Wiecie, czemu się boicie? Dacie radę, jest pokazane. Dacie radę się z czegoś wyleczyć. Kochani, i teraz mówię tak. Jeżeli Macie jakąś negatywną przeszłość, w sensie, coś przeżyliście negatywnego, mieliście jakieś zranienia, to możecie się bać miłości, ale tu jest pokazane, że dacie radę. Dacie radę. Tylko trzeba się będzie wyleczyć z jakiejś przeszłości. Także nie przejmujcie się, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, być może się martwicie jakąś miłością, której nie ma w waszym życiu, bratnia dusza, nie bratnia dusza, ale ktoś, kogo wykochacie, i jest pokazane, że dacie radę się z tego wyleczyć. Że się z tego wyleczycie. No. Ale ci, którzy zaczynają jakieś nowe związki, nowe miłości, to kochani, zwróćcie uwagę na to, że to wasze zmartwienie lub lęk przed miłością naprawdę jest związane z waszą przeszłością, z której nie do końca jesteście wyleczeni. Zwróćcie po prostu na to uwagę. Tylko tyle mówię, dobra? Praca, 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 praca. Praca, praca. Miśki! A to nie wiem czemu. Wy, wy wybierzecie, jeżeli, jeżeli jakaś panna. Jezu, jeżeli jakaś panna ma do wyboru, dziecko, które jest na feriach, czy pieniądze, to wybiera pieniądze. Jest pokazane, żeby to pogodzić. Tyle. Pieniądze są, stabilizacja jest. Dziecko trochę rozczarowane, niezadowolone. Dla tych, co mają dzieci. Ale y, rada jest taka, żeby znaleźć złoty środek, żeby to pogodzić. Żeby nie było tak, że jedno traci na tym, że na przykład, że dziecko traci na tym, że rodzica nie ma, dlatego że zarabia pieniądze. Ale pieniądze są dosyć duże tutaj. Kochani, ja nie bardzo rozumiem, bo wy macie pieniądze i macie stabilizację, ale macie. Teraz mówię do tych, co nie mają sytuacji z dzieckiem, ale macie jakieś, jakąś. To nawet nie jest zgryzota, ale jakieś małe rozczarowanie, ale malutkie. A tutaj jest pokazane, że musicie nad czymś się zastanowić, nad jakimś wyborem. Albo coś rozważnie, coś rozważyć, rozważyć. Ale ja nie wiem, jakie to jest rozczarowanie. Nie wiem, czego to dotyczy, bo stabilizacja i pieniądze są. Ale jakieś rozczarowanie, ale takie malutkie, jakby, że o kurde, myślałam, że coś tam. Tak jakby komuś się zrobiło przykro albo żal, albo coś takiego. A takie małe, nie takie wielkie, tylko takie małe i jest pokazane że albo musicie coś rozważyć albo musicie coś pogodzić albo musicie zastanowić się nad jakimś wyborem nad jakimś wyborem Oj no dobra miszki lecimy dalej Wagusia Skorpion Szczelec u Dobra Wagusia Skorpion Szczelec Lecimy lecimy Lecimy, lecimy. Wagusia, skorpion. Dobrze mówię, nie? Waga, skorpion, szczelec. No, tyle. Dobra. Wagusiu. Jest gdzieś jakaś waga, która, jeżeli jest w relacji w tym momencie, to czuję, że ta relacja jest jakąś pora. O. A. Dobra. Po pierwsze, oj, trzy rzeczy. Po pierwsze, jest jakaś relacja, która jest porażką i trzeba podjąć decyzję. Być może o rozwodzie, o rozstaniu, nie wiem, jakąś decyzję. Tyle to jest historia numer jeden. Historia numer dwa, jest poczucie porażki w sądzie lub, czyli to już jest coś, co dalej by poszło, czyli już byłby sąd, już byłby prawnik, już byłby rozwód i jest pokazane poczucie porażki urzędowej, sądowej, prawnej, bo jakiś werdykt, jakaś decyzja, wydaje się, że ta decyzja jest no, nie wiem, sprawiedliwa albo rozsądna, ale tu jest poczucie porażki przed tym. A trzecia y, historia, y, jakaś osoba wybrała, dokonała wyboru, być może pomiędzy żoną, kochanką, mężem, kochankiem, albo, nie wiem, być lub nie być z kimś. Coś wybrała osoba. I to, w jaki sposób ta osoba to wybrała, jest związane z rozsądkiem i z chłodną kalkulacją, co się mi opłaca. Ale jednocześnie, dla kogoś. Jest to porażka. No, to ja nie wiem. A jaka jest tutaj rada? Jaka jest na to rada? Jaka jest na to rada? Yy, rada. No, tu jest pokazane, żeby wycofać się uczuciowo z tej relacji. Tu jest pokazane, że trzeba będzie to się z tego wyleczyć, że trzeba się wycofać uczuciowo z relacji, która nie ma sensu. Jeżeli wy chcecie mieć miłość, to to by było z rozsądku, ale nie z miłości. To co tutaj się dzieje, no. Jeżeli to, jest, jeżeli to jest uratowany wasz związek z rozsądku, to tu nie ma miłości i trzeba się zastanowić, bo tutaj nie ma szczęścia. Ale jeżeli was ktoś zostawił dla żony czy dla męża i was nie wybrał i to jest wasza porażka, że wybrał kogoś innego, czy po prostu gdzieś tam se poszedł, to jest pokazane, że wy musicie wycofać swoje uczucia z tej relacji. W sensie nie angażuj się już emocjonalnie w tą relację. No, no niestety, to jest to dotyczy ludzi, którzy mają rzeczywiście negatywną sytuację, dobra? tylko tych ludzi. Teraz zobaczmy drugi przekaz dla wagi. Drugi przekaz dla wagusi, Drugi przekaz dla wagusi. No widoki na przyszłość albo ktoś na kogoś czeka. Uuu, Proszę. Drugi przekaz jest dobry. Drugi przekaz jest dobry. Czekamy na miłość. Która jest na horyzoncie, ale ona już jest na horyzoncie, albo wyczekana relacja, wyczekane zakochanie, przychodzi do Was to, na co długo czekaliście. To jest bardzo dobra energia. Jaka tutaj jest na to rada? No, nie będziecie mnie lubić, ale nie iść od razu do łóżka. To jest chyba nowe. To jest chyba całkowicie nowe. To jest coś, na co długo czekaliście. Czekałam, czekałam, czekałem jako singiel, i w końcu przychodzi do mnie nowa miłość. Zakochałam się, czy zakochałem, czy coś takiego. Przychodzi ktoś z propozycją miłosną. Nie rozpoczynaj jeszcze romansu w sensie fizyczności na początku. A zobaczmy, jeszcze jakaś inna rada może jest. Stabilnie do tego podejść, z rozsądkiem stabilnie i spokojnie, na spokojnie. No, to to jest jedna rzecz. Dla singli jest pokazane, żeby jeszcze nie rozpoczynać relacji seksualnej, bo z tego może być coś porządnego. To mogłoby yy, rzeczywiście być stabilne. Czyli dla tych, którzy, do których to nowe przyszło i jesteście singlem, poczekajcie z relacją seksualną, żeby tego nie sprowadzić od razu tylko i wyłącznie do. Do seksu. Raczej powolutku, kroczek po kroczku budować. Ale jest jeszcze drugi przekaz. Dla kogoś, kto ma małżeństwo, przychodzi jakieś coś poboczne, jakaś inna miłość, jakieś inne zakochanie. Jest pokazane, dopóki jesteście czyjąś żoną, lub dopóki macie żonę, czy tam partnera, partnerkę, dopóki macie coś stabilnego, wstrzymajcie się z tym romansem. Dopóki nie rozwiążecie tamtej um, sytuacji. I tylko tyle mówię. Chyba, że nie chcecie rozwiązywać tej stabilnej sytuacji, to nie wchodźcie w romans z kimś innym, proste, nie? Dobra. Praca. O, to niektórzy idą na urlop teraz? Idziecie na urlop w tym tygodniu? A zastanawiacie się nad urlopem, czy idziecie na urlop? Czy będziecie mieli wybór, czy iść na urlop? Co to jest? Jeżeli. Słuchajcie, albo urlop, albo chorobowe, ale odpoczynek lub leczenie. Ale jednocześnie jakaś, jakieś rozdroże, jakaś decyzja. Ale ym, równie dobrze, jeżeli nie jesteście na żadnym urlopie i żadnej pauzy od pracy nie macie, równie dobrze to, może być, to mogą być jakieś przemyślenia. Muszę coś przemyśleć, muszę się uspokoić, muszę się zdystansować, dlatego że muszę przemyśleć sprawy zawodowe. Bo mam rozdroże, no to w tym tygodniu myślicie. Tyle, tylko tyle mówię. W tym tygodniu się zastanawiacie i myślicie o tym rzeczywiście, no. A jaka jest na to rada, 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 rada? Nie kończ czegoś jeszcze. Nie kończ czegoś jeszcze. Nie wiem czego. Nad czym się zastanawiacie? Poczekaj z zakończeniem czegoś. Tyle. Ja nie wiem, co wy chcecie zakończyć, ale poczekaj z zakończeniem czegoś. No, dobra, Misiaczki. Lecimy dalej. To była wagusia, teraz skorpionek i po skorpionku szczelczek, a potem szybciutkie wybierz kartę. z czy zdążę, bo widzę, że bateria mi siada. Skorpion, 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 skorpion. Odwróciła mi się karta za zablokowanego za nowego początku. Odwróciła się, a włożyłam z powrotem. To ciekawe, czyli chyba był zablokowany nowy początek i się odblokowało coś. Jeżeli chcieliście zajść w ciążę, to teraz jest dobry moment. Od, odblokowało się coś, być może w hormonach u kobiety, nie wiem, albo psychicznie, emocjonalnie, coś się odblokowuje w tym tygodniu. Więc jeżeli była blokada na ciążę, jakaś za, zablokowane coś było, albo blokada na nowy związek, albo blokada na ratowanie starego związku, na czymś była blokada. To jest odblokowanie. I wy macie pokazane szczęście, miłość, zadowolenie, i jest pokazane, żeby to rozwijać, żeby w to inwestować. Jest pokazane, żeby kochać, ale również, żeby się zdecydować na macierzyństwo albo na bycie żoną. No to to jest dla tych, co mają taką rzeczywiście pozytywną relację, prawda? Albo dla tych, którzy planowali czy planują Dzidziusia. Jest pokazane, że to jest właśnie ten tydzień, kiedy coś się odblokuje. A pamiętajcie, jak tasowaliśmy, za, odwróciła mi się karta zablokowanego nowego początku, czy zablokowanego nowego, nowego życia. No to się odblokuje to w tym tygodniu. Czyli ciąża, małżeństwa, zaręczyny, naprawianie związku, nowe związki, co by to nie było, ale wy jesteście szczęśliwi w tym tygodniu. I jest pokazane, żeby to rozwijać. Jest pokazane, żeby w to inwestować. Są bardzo dobre karty. To są bardzo dobre karty. Niektórzy będą rozmawiać z mamą, ze starszą siostrą, z jakąś bardziej doświadczoną kobietą związkowo, będą się jej radzić, ale to są dobre karty. No, nie powiem, nie powiem. Ten pierwszy przekaz jest bardzo pozytywny dla Skorpiona. Drugi, ajajajajaj, drugi przekaz, drugi przekaz. Drugi przekaz. Aj, widzicie, kurde, nie wiem, bo jeżeli my mamy um, króla monet, to to może być wasz mąż na przykład, ale jeżeli nie macie męża, to to niestety może być mąż innej kobiety, albo może to być wasz jakiś wsp no, szef, współpracownik, wspólnik. Takie coś, coś w sensie zawodowym, związani byście byli zawodowo. Ale tu jest pokazane, że jest marnowanie czasu albo zakończenie czekania. I bardziej marnowanie czasu, dlatego że wy macie radę, żeby nie rozmawiać z tym kimś. Albo żeby mu czegoś nie mówić, cholera jasna. Albo żeby mu czegoś nie mówić. Jezu, co to jest w ogóle? Jeż Jezu, dobra, ja nie wiem, co to jest. Nie mówić czegoś komuś, nie iść w jakąś stronę, nie rozmawiać o czymś. Ale kto to jest? Bo jeżeli to jest wasz mąż, to dlaczego przy nim jest strata czasu lub zakończenie czekania, a rada, nie mów mu czegoś. Bo mąż byłby stabilny, on nigdzie się nie wybiera, chyba że wy go już nie chcecie. Chyba, że wy go już nie chcecie. Wy możecie oczywiście być tym mężem i jest pokazana jakaś strata czasu, ale jeżeli wy jesteście mężem, to wy, wam jest wygodnie w tym małżeństwie. No i tyle. A tu jest pokazana strata czasu, i nie gadaj o czymś, nie mów czegoś, co to jest? Co jest stratą kurna czasu? Co to w ogóle ma być? Miśki! Macie czegoś nie mówić. Nie rozmawiać, nie mówić i strata czasu. Mówię, jeżeli to jest czyjś partner, no lub partnerka, jeżeli ktoś ma gdzieś inny związek i przychodzi marnować wasz czas, no to. No, to wiadomo, że nie rozmawiać z tym człowiekiem. To to jest jasne. Ale jeżeli to jest wasz partner, to ja nie rozumiem, czego to dotyczy. No bo nie wymyślę w życiu. Czego to może dotyczyć? Że jest strata czasu, marnowany jest czas. Na coś już nie warto czekać. A jednocześnie jest pokazane, żeby o czymś nie rozmawiać z tym człowiekiem. To jest takie trochę dziwne, no. Nie rozmawiać. Albo jest pokazane, że marnujecie czas w tym związku, bo ma, za mało rozmawiacie. O dobra, to chyba, że to takie coś, bo to by ma, miało większy sens, że marnujecie czas, bo nie ratujecie tego związku, nie dogadujecie się, bo jest za mało rozmowy. Zmienić kierunek wtedy, i wtedy to miałoby większy sens dla mnie. No, chyba, że tamto ma dla was jakiś sens, bo wiecie, że coś ukrywacie przed partnerem lub partnerką, i wiecie, dlaczego macie czegoś nie mówić, bo to ma jakiś sens. Ale jeżeli to jest jakaś relacja, w której się nic cały czas nie rozwija, jest tak cały czas stagnacja i nic się nie rozwija, to być może trzeba zmienić kierunek albo sposób rozmowy. To to jeszcze by to miało dla mnie sens. Dobra. Lećmy z pracą. W pracy są pokazane jakieś decyzje? Dobra. W pracy jest pokazana bardzo mądra decyzja. Być może na szczeblu, a być może wy podejmujecie tę decyzję. Może tak być, że to Wy podejmujecie tę decyzję, ale może być też na szczeblu, że ktoś Wam to narzuca z góry. Ale to jest decyzja potrzebna, rozsądna i bardzo, bardzo taka chłodna, taka analityczna, oparta na rozumie tylko i wyłącznie. Ale gdzieś tu komuś się wkrada jakieś, um, jakaś iluzja. Ktoś ma jakąś iluzję, komuś się wydaje, że rozum to nie, że, do, że decyzja taka analityczna to nie, bo ja tu coś wymyślę jakoś inaczej. Skorzystam z intuicji, z kobiecej intuicji w ogóle, tu skorzystam i wymyślę coś innego, a to nie jest dobrze pokazane. No, sorry, że tak mówię, no to jest Jezu. Feministki mogą mnie zabić, no i co z tego? Jak ja mam takie karty, co ja zrobię? Karta, rada to jest właśnie taka: skorzystaj z rozumu. Podejmij decyzję w oparciu o wszystkie konkretne dane i fakty, jakie masz przed sobą. Dlatego, że intuicja może was w tym tygodniu zawieść. Ja nie mówię, że wy nie macie intuicji, ja mówię tylko, że w tym tygodniu. Intuicja nie jest dobrym wyborem. Mogłaby was zawieść rozum i analityczna, chłodna analiza. Słuchajcie, wy możecie mieć jakieś załatwienia, możecie mieć jakieś dylematy, możecie mieć jakieś problemy w pracy i się zastanawiacie, jak to rozwiązać, jak to rozwiązać. No właśnie tak, za pomocą chłodnej analizy, być może jakiejś rozmowy, jakiejś, um, jak się nazywa, omówienia um, z jakimiś ludźmi tej sprawy i potem dojścia do jakiegoś. Do jakiejś wspólnej, do jakiegoś wspólnego wniosku, do jakiejś wspólnej decyzji. Decyzja powinna zostać podjęta. Powinna. No. Niestety, znowu narażając się być może niektórym, ale tutaj y, niezbyt y, konkretna i niezbyt rozsądna energia żeńska wchodzi w paradę bardzo chłodnej i analitycznej energii męskiej. No. Nie, żebym chciała to mówić. Ja wolałabym powiedzieć, że kobieca y, intuicja i, i, nie wiem, inteligencja emocjonalna uzupełnia tu jakiegoś faceta. No, bo tak bym chciała to widzieć zawsze, ale akurat w tym tygodniu, akurat u Skorpiona w pracy, nie jest to tak pokazane. Jeżeli będzie sytuacja, w której będzie jakiś facet cholernie konkretny i opierał wszystko na faktach i podawał chłodną analizę. Jakiegoś czegoś tam. I będzie jakaś baba, która tu będzie w ogóle miała jakąś burzę mózgów w jednym swoim mózgu. I będzie tu gdzieś tam latać, odfruwać i nie wiadomo co proponować. No, niestety, ale facet ma rację. Zabijcie mnie, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. No co ja Wam poradzę, rany bościu? No miśki. Przecież to nie jest tak, że kobieta ma zawsze rację. No, czasem facet ma rację. Na szczęście powiedziałam czasem, więc mnie nie zjecie. Bo nie powiedziałam zawsze, tylko powiedziałam czasem. No. Dobra. Kochani, doszliśmy do strzelczyka. Mam nadzieję, że bateria mi nie padnie i że zdążę to zrobić. I później, jeżeli się uda, to szybko y, wybierz kartę. Jeżeli się uda, strzelczyku przepiękne. Jakiś plan. Oj, dobra, to nie jest dobry plan. Jakiś wracacz bez planu, bratnia dusza, przyjaciel, ktoś z przeszłości i nie ma żadnego planu ten człowiek. Również, jeżeli ktoś chciałby planować dziecko, to chyba się nie dogadał z partnerem albo z partnerką. Bo to nie jest planowanie takie przez dwie osoby. To, to także jedno chce co innego, drugie chce co innego. No, To nie jest dobre planowanie. Przemyśl to je. Dobra, to nie jest dobry plan. Słuchajcie, ja nie wiem, co wy planujecie. Wy możecie planować kupno domu albo dekorację domu, czy tam coś. Wy możecie planować, właśnie dziecko, wy możecie planować jakieś powroty do kogoś, ktoś tu wraca, w ogóle planujemy życie razem. Wy możecie różne rzeczy planować. Pokazane jest, że to nie jest dobre planowanie, a rada. Przemyśl jeszcze, bo jest in, są inne opcje. Są jeszcze inne opcje. Jeżeli to jest po prostu wracacz bez planu i bez żadnego, bez żadnej, znaczy obietnicy to on może mieć, ale wiecie, obietnica, nie? Ale bez żadnych konkretów jest ten wracacz, no to oczywiście, że macie sobie szukać jeszcze innej opcji. Znaczy jeszcze, no, nie brać tej niekonkretnej, tylko rozważać inne opcje. No to oczywiście, że tak. Ale jeżeli wy macie jakąś osobę, jesteście z kimś, i coś razem próbujecie zaplanować, rozplanować. Nie wiem, z, nad czymś pracować razem, planujecie, próbujecie. To jest pokazane, że coś tu nie idzie z jakiegoś tam powodu. Być może komuś dzieci przeszkadzają w tym planowaniu, być może, ale coś tu nie idzie i jest pokazane, żeby szukać innych rozwiązań. Szukaj innych rozwiązań. Tak to wygląda, kochani. No, dobra. Słuchajcie, jeżeli macie stałego partnera, Szczelczyki, to on jest albo nieszczery, albo was o coś podejrzewam. W zależności, kto coś robi. No, jeżeli Wy wiecie, że coś robicie, no to kurna, sorry. Kochani, dobra. Druga historia. Pierwsza się na tym kończy. Niedobry plan albo bez planu człowiek. Szukaj gdzie indziej, szukaj innych opcji. Historia numer dwa dla Szczelczyka. Miłościowa. Jest pokazane, że będziecie chcieli się uwolnić. Ale z tym uwolnieniem związana jest, yy, związany jest bardzo duży wydatek, albo strata pieniędzy z uwolnieniem. Albo próbujecie się uwolnić, ale was na to nie stać. Chcielibyście być wolni, ale nie możecie sobie finansowo na to pozwolić. Tak, chcielibyście być wolni, patrzcie, single, ale nie możecie sobie na to pozwolić finansowo. No. Albo ktoś tak robi wobec was. A może nie tyle, że sobie ktoś nie może pozwolić finansowo, co nie chce stracić jakiegoś majątku, nie chce stracić czegoś materialnego, nie chce tego stracić. I dlatego właśnie tego nie robi być może. Ale jest pokazane, że ktoś chce być wolny lub ktoś chce pozostać singlem, no. Albo stać się singlem, właśnie, albo, albo stać się singlem, bo jest w związku ten człowiek, albo chce pozostać singlem, czyli nie chce się związać. Więc jeżeli macie taką osobę, że nie wiecie w ogóle o co tutaj chodzi, bo ten człowiek cały czas nie proponuje konkretnego związku, to dlatego, że chce być wolny. Małżeństwo lub nawet zamieszkanie razem to jest jakieś, jakaś klatka, a ten człowiek pokazuje, że chce być wolny. Być może nawet niedawno się wydostał z jakiegoś małżeństwa. Ten człowiek i w tym momencie pokazuje: Ojej, się jażem dopiero wyszedł z klatki, a ty mi tutaj będziesz nową klatkę szykować, babo? No albo chłopie, nie? Słuchajcie, niestety. Ale to nie jest plan, dobry plan na nową relację, ani odnawianie relacji z tym człowiekiem to nie jest dobry plan na teraz. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że wątpliwe jest, że tutaj jest wielka miłość. To jest trochę wątpliwe. Po drugie, ktoś tu kogoś nie docenia zupełnie, ktoś się czuje gorszy przez to, że ta druga osoba go tak traktuje. A po trzecie, być może nawet wprost, tak już powiedziawszy, ktoś nie chce tego powrotu. Nie chcę tego związku. No. Kurde. Tak to niestety wygląda. Takie dziwne te karty, nie? Dziwne trochę. No dobra. Także no, słuchajcie, jeżeli jesteście singlaczkiem, jeżeli jesteście całkowitym singlaczkiem, to po prostu pokazujecie, że jesteście singlaczkiem i na razie się nie będziecie wiązać. Rada dla Was jest taka, nie jesteś jeszcze gotowy na nowy związek. I tyle. Jeżeli jesteście singlem, nie ma jeszcze gotowości. Trzeba się gdzieś tam w środku troszeczkę em, odcynizować. No. Pozbyć cynizmu. Albo braku wiary w siebie. O, praca. Dobre, dobre, dobre. O, Jezusicku, miszki, patrzcie. Karta. O, jezu, miałam tej gołej baby nie pokazywać. Rany, bościu to ja już któryś raz pokazuję zapomniałam karta spełnienia marzeń i karta pracy prosto bardzo słuchajcie praca marzeń być może nowa a być może w pracy jest jak sielaneczka że jest po prostu idealnie jest naprawdę świetnie wiecie o co chodzi jaka jest na to rada nie wchodzić w spółkę nie wchodzić w jakieś o Jezu dobra wiem już co po prostu pracować. Słuchajcie, jeżeli to jest nowa praca, zwłaszcza, albo jakiś awans, jeżeli to jest coś takiego i będzie się Wam ktoś podobał w tej nowej pracy, uważajcie, żeby się um, nie wdziabdziać w jakieś dziwne układy, chociażby jakieś romanse. Po prostu pracuj. Nie wchodź w żadne spółki, nie wchodź w dziwne układy, po prostu spokojnie sobie pracuj. Tyle w temacie, i wtedy się nic nie stanie złego. I bardzo dobre karty na pracę, naprawdę bardzo dobre. Misiaczki, dobra. Karty anielskie od 1 do 3, szybciutko, bo jak wiecie, bateria mi się wyczerpuje. Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. No, ciekawe. Jedyneczka to pojednanie. Ktoś z twojej przeszłości wraca. Tyle. Czy to macie, czy macie przyjąć, czy nie, to już jest inna sprawa, ale wraca ktoś z waszej przeszłości. Dwójeczka. Nowa miłość. Nowa osoba poruszy twoje uczucia albo już poruszyła twoje uczucia romantyczne. Nowa miłość. Nowa miłość może oznaczać nową osobę dla singla, ale może również oznaczać odnawianie jakiejś miłości ze starą osobą. No i trójeczka, pasja. Kochani, e, pozwólcie swojemu sercu śpiewać z radością. E, kochani, pasja. No tu trzeba uważać, bo pewnie że może oznaczać, że Pasja was łączy i że jest wspaniale i że to jest obietnica pasji, ale może oznaczać, że w jakimś związku pasji brakuje i trzeba się temu przyjrzeć, ale również może oznaczać, że gdzieś jest tylko pasja. A jeżeli ktoś chciałby poważnego związku i stabilizacji, no, no właśnie. Także uważajcie na to, to jest niby dobra karta i bardzo no, pasjonująca. Ale trzeba uważać, czy to nie oznacza czegoś jeszcze innego. Dobra, miszki, tyle. Już nic nie mówię. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Pamiętajcie, że jest hashtag Świat Szczęśliwych wczoraj, znaczy w piątek wrzucony. Napiszcie tam jakiś ciekawy, miły, dobry, pozytywny komentarz. I kochani, tyle. Nic więcej nie mówię. Widzimy się. Nie wiem, czy w niedzielę. Jak nie w niedzielę, to w poniedziałek albo we wtorek, ale na pewno się widzimy na dniach. Zobaczymy. No to Jezu, obczajkę zróbcie, no jak będzie, to będzie, no jej Jezusicku. Yy, I kochani, tyle. Także buziaczki, pozdrawiamka. No i papa.